Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Mewkorku. Dobry wieczór, Michaelu. Dobry wieczór. Siadajcie sobie w kółeczku ładnie, grzecznie. Proszę, herbatki. Widzę, że pozaparzane. Już tam niektórzy marudzą, że im marzną te herbatki, czyli się studzą. Moi drodzy, herbatka tak szybko się nie studzi, a na pewno nie będzie się studziła szybciej niż ostatnie wydarzenia, które się co chwilę zmieniają, więc się studzą bardzo. Proszę Państwa, postanowiliśmy, to znaczy taki pomysł, ponieważ ta kwestia, seria nasza z Eurowizją i omówienie teledysku jest bardzo ciekawa, jest szalenie interesująca, ale niestety materiały, które nam dostarczają twórcy, są żenująco niskiej jakości i po opracowaniu kilku teledysków okazuje się, że kolejne, na przykład tu wymienię Gruzja i Albania, na przykład, które miały być, nam się Mewkor wyłączył, ale pewnie się zaraz podłączy, Gruzja i Albania, to teledyski są też również i stylistyka jest zerżnięta z Rihanny, zerżnięta jest z Lany Ray, zerżnięta jest z innych twórców. Dzień dobry, w korku ponownie i stwierdziliśmy, że to zaczyna być nudne. To znaczy na pewno, bo Mewkor powiedział, że tam ma o wiele więcej do powiedzenia na temat Gruzji, oczywiście, że tak, tylko że mówię, znowu ludki w tłumie, znowu kółka, znowu szachownice, znowu ktoś na koniu, znowu coś wybucha, znowu się pali coś w kręgu i stwierdziliśmy, że ponieważ zbliżają się święta Wielkiej Nocy, ale nie tylko, wiosna nastała, jest radośnie, mamy księżyc w pełni dzisiaj, podobno żółty, ktoś, znaczy Mewkor przed chwilą mi powiedział, że to się nazywa serowy księżyc, to postanowiliśmy zrobić sobie omówienie wydarzeń, bo się wydarzyło ostatnio, prawda? Wydarzyło się, w piątek się wydarzyło, w Moskwie, w sobotę się wydarzyło, gdzieś tam, zaraz będziemy mówić, gdzie w ogóle zbliżają się, właśnie to nie bez powodu, mówię o tej Wielkiej Nocy. Coś cię, kolego, wywaliło, ale widzę, że wróciłeś. A no tak, widzisz, że tak. Już miałem być rozłączony, może to kara za wczorajszą audycję. Ja nie wiem, dlatego że ja twojej wczorajszej audycji jeszcze nie słuchałem, ale ona jest, że tak powiem, na liście do przerobienia w dzisiejszej nocy, więc myślę, że nie wiem, czy moi widzowie widzieli. Jeśli nie widzieli, w linku pod teraz nagraniem live'em jest link do kanału Mewkora, żeby zobaczyć w oryginale, ale myślę, że zdradzisz też i przemycisz dzisiaj kilka swoich refleksji ze wczorajszej audycji, tak dla wzbogacenia naszego towarzystwa tutaj. Natomiast tak jak mówię, postanowiliśmy rozluźnić atmosferę tymi eurowizyjnymi, fasanistycznymi felewyskami, prawda? Celowo seplenie. Zauważyłem u tego gościa, którego wspólnie oglądamy, oko tradycjonalisty, że ja go nazywam Ludwiczek, bo on ma Ludwik na imię, ale on wygląda jak ten Ludwiczek z bajki. I ja nazywam go Ludwiczek i zauważyłeś, że on bardzo skutecznie wymazuje słowa algorytmiczne i zacząłem się od niego uczyć, które to są. Poza wyciszaniem, które jest standardowe, no i przyznam szczerze, że pewnie jakbym je robił, to może i bym je częściej ten algorytm łaskawiejszym okiem objął i chyba trzeba będzie się nauczyć, ale z drugiej strony metoda na seplenienie faktycznie jest skuteczna, bo jeszcze się AI nie nauczyło rozpoznawać seplenienia, ale... I brzmi zabawnie, nie? I dostarczę teraz będzie AI sprawdzać, co znaczy seplenić. I wątek rozrywkowy. A propos uczenia się, jestem na świeżo i ciągle pod wrażeniem serialu, który przeszliśmy przebojem przez niego, bo bardzo fajny serial Problem trzeciego ciała, czy trzech ciał na Netflixu, rocznik 2024, jak nie widziałeś, polecam. Bardzo dużo odniesień. Bo już dzisiaj dostałem jeszcze jedno polecenie. Marek mi to polecał, a no generalnie rzecz biorąc, jak jeszcze usłyszałem, że ty polecasz i ktoś poleca, polecał, no to stwierdziłem, no dobra, poświęcę się, połączę nie się. Nie będziesz żałował, połączę się przez chińskie serwery z platformą czerwonej literki i wtedy będę mógł zobaczyć i ocenić. Mhm. Nie będziesz żałował. I tam właśnie jest motyw tego, że obca cywilizacja, trochę zaspoileruję, uczy się ludzkości, do której zmierza na spotkanie, więc chce się nas nauczyć. Między innymi odkrywają pewne rzeczy, w której jesteśmy. Tutaj nabrałem trochę nie że wiary, ale takiej pewności siebie, że jednak nasza rasa, mówię o ludzkości, ma coś, co może być zagrożeniem dla innych cywilizacji. Zależy, czy najpierw trafią do Darkneta, czy na japońską pornografię. Jeżeli japońską pornografię, jesteśmy ocaleni. No to też, ale generalnie mamy taką jedną cechę, której wszyscy używamy i jesteśmy jej uczeni przez system i nawet jak jesteśmy prawi i moralni, to i też jej używamy od czasu do czasu dla wyższego dobra, która jest kompletnie obcym pojęciem dla obcych cywilizacji, a mianowicie to, że kłamiemy.
zmyślamy, mówimy nieprawdę. A no tak, tak, tak. No, to tak trochę zaspoilerowałem, ale generalnie tam jest mnóstwo innych takich motywów, tak mocnych, mocniejszych od tego kłamstwa, naprawdę, że gorąco polecam poświęcić, przeznaczyć, nie poświęcić, przeznaczyć 8 godzin, bo to jest 8 odcinków po godzinie i naprawdę fajnie się to w ogóle ogląda, przyjemnie, jest dużo motywów też takich ciekawych wątków historycznych, bo tam jest dużo takich retrospekcji, fajny serial. No ale spotkaliśmy się tu dzisiaj przy ognisku, na herbacie, kawie, wódce, kto tam co ma przy poniedziałku, prawda? Ja akurat mam kawę Inkę tradycyjnie zresztą i żeby sobie omówić naszą rzeczywistość. Powiedz mi, jak zareagowałeś na piątkowy rytuał w Moskwie? Bo ja to tak odebrałem, że to rytuał taki ładny poszedł. No trafiłeś jak najbardziej, oczywiście, że... Znaczy po pierwsze... Pewna sprawa, że mamy tam do czynienia z fałszywą flagą. To, co wczoraj w swojej audycji mówiłem, to, że jest ona tak bardzo fałszywa i pod tak wieloma miejscami niezgodna ze sobą, że ciężko jest jednoznacznie przypisać sprawcę. W tej chwili, natomiast powiem szczerze, pismo nosem gdzieś tam czułem, miałem jakieś podejrzenia. Zlekceważyłem instytucje państwa, które się posługuje nazwą Izydy. Spodziewałem się i myślałem, tak mówię absolutnie uczciwie i przyznam szczerze, że pewnie będę robił na ten temat jakąś krótką radkę, że Kurdowie załatwili sprawę na Bliskim Wschodzie z tą ekipą Raza dobrze. Państwo Lewantu i Iraku w tamtym obszarze upadło, w wyniku czego byłem przekonany, że struktura poszła w rozsypkę. Wiedziałem, że gdzieś tam w Afryce mają swoje oddziały mniejsze i większe, ale traktowałem to raczej jako plankton, który przestał odgrywać jakąś naprawdę globalną rolę. Natomiast z błędu wyprowadziło mnie troszeczkę po pierwsze zapoznanie się z materiałami doktora Szewko, bo nie ukrywam, że wypadłem troszeczkę z obrotu, a dwa, wiedziałem, że Turcy coś tam pilnują w tym temacie, w tej chwili zorientowałem się już dużo lepiej, no i wiem po prostu, że Turcy sami sobie zrobili problem, dlatego że nie chcieli dać Kurdystanu, nie chcieli utracić terytorium na rzecz Kurdystanu i wręcz wygnali Kurdów i separatystów kurdyjskich, mocno pogonili na terenie swojego kraju, w wyniku czego zrobili miejsce na rozpanoszenie się, no właśnie, panów z Terlolku, którzy zaczęli im się zasiedlać po tym, jak im upadło ich państwo i zaczęli robić obozy rekrutacyjno-szkoleniowe na terenie Turcji. Turcja oczywiście się podjęła przeciwdziałania, niemniej tutaj się pojawiają kwestie skąd finansowanie i tym podobne rzeczy. I co się okazuje? No, ale... Popraw mnie, bo ja z moich informacji, mamy prawdopodobnie podobne źródła, ale albo i nie, z moich informacji już od dawna wynika, że państwo ISIS to jest państwo, które generalnie nie jest państwem, tylko to jest jedna z komórek CIA z Ameryki, czyli służby specjalne amerykańskie se to stworzyły, żeby było na nich, w razie czego... Nie do końca, ale tak, częściowy udział, tak? To znaczy są jednym ze sponsorów i organizatorów. Na pewno są proste i wyraźne ścieżki w dokumentach Departamentu Stanu wskazujące na finansowanie pewnych grup najemniczych i procesy rekrutacyjne. I jeżeli nawet to by podważyć, bo to jest jeszcze cały czas podważane w Stanach, to jedną bardzo twardą sprawą jest sprawa, w której przed sądem karnym wojskowym stanęli żołnierze za wymianę ognia między swoimi, w wyniku której po dwóch stronach stanęły grupa, która miała przetransportować sprzęt wojskowy na jedną pozycję i grupa, która akurat patrolowała. Chłopaki zaczęli do siebie strzelać, będąc niezorientowani, dlatego że się okazało, że ta pierwsza grupa, która coś miała dowieść, dowoziła sprzęt no właśnie dla państwa, dla tej ekipy spod loga Izydy, który został przewożony USA i dlatego między innymi oni zasuwali na wózkach i samochodach czy ze sprzętem, czy pod namiotami spali z oznaczeniem amerykańskim, bo Hillary Clinton osobiście podpisywała dokumenty, które zlecały realizację tego transportu i przekazania tego sprzętu. No a tak wyszło, że po prostu się przecięły dwie drogi. Goście, którzy dostali rozkaz i nie wiedzieli, po co mają zawieźć sprzęt na pustynię, i goście, którzy patrolowali i trafili akurat na tych,
co mieli ten sprzęt odbierać. Więc wywiązała się wymiana ognia, ktoś tam zginął i chłopaki trafili przed sąd wojskowy i przez to sprawa wypłynęła. I ta sprawa była podnoszona w trakcie kampanii wyborczej przez Trumpa, jeszcze w czasach, jak Trump z Hillary się walczyli o swoją pozycję prezydencką. No i tutaj puenta bardzo ważna, dlatego że zaczęła się wywiad brytyjski, a dokładniej defektorzy z wywiadu brytyjskiego zaczęli wyraźnie mówić i najemnicy z tamtego obszaru oraz byli żołnierze, mówić z kim mają do czynienia, czy kogo rozpoznali, z jakich organizacji najemniczych, na przykład Czarnej Wody, Blackwater, jakby ktoś nie wiedział, po drugiej stronie frontu, i że niektórzy to nawet swoich kolegów się dowiedzieli, że wiesz co, no bo tutaj tak dziwna sprawa, bo wylądowaliśmy chyba nie w tym obozie, nie? No i także co do pochodzenia i tego, jak to się dziwnie składa, że akurat państwo izydowe pojawia się bardzo wygodnie dla Zachodu, gdy potrzebują zrealizować jakieś punkty polityczne, to już mówiliśmy, natomiast w naszym sensie to jest podnoszone i tu się z tobą w pełni zgadzam, ale powiem ci ciekawostkę znalazłem, świeżutką, z twojego brukowca, z wyspiarskiego brukowca, mianowicie wyjaśniło się, dlaczego panowie zasuwali na południe. I okazuje się, że uwaga, uwaga, i to będzie prawdopodobnie największy szok dla wszystkich. O wykonawcach rytuałów w piątek w Moskwie, tak? Tak, tak. Mhm. To będzie pewnie największy szok dla większości słuchaczy, mianowicie okazuje się, że Rosjanie nie ugali. To znaczy, owszem, wiemy, że wykorzystują operacje i te wydarzenie, ten rytuał pod swoje interesy polityczne, ale wyszło na jaw, że rzeczywiście ci panowie zasuwali, mieli trafić ostatecznie, chcieli się ewakuować na tyły do Turcji, natomiast kierowali się i chcieli tam dotrzeć do Turcji przez tereny oczywiście wojenne w krainie na U, co żeby było jeszcze zabawniejsze, niewykluczone, że ta trasa miała iść przez U, przez morze, ewentualnie najpierw na U, a później ewentualnie do Turcji, mieli dwa warianty przynajmniej przewidywane. Natomiast ważniejszą rzeczą jest to, że okazało się, że chłopaki, a dokładniej ich koledzy, ci, którzy byli sponsorami, uczestniczą w konflikcie przeciwko państwu rosyjskiemu po stronie jako ochotnicy z niebiesko-żółtą flagą na jednej klapie, a na drugiej klapie z logiem państwa. I wykrył to w swoich materiałach, które nagrywał The Sun. Także jest to fenomen. Tutaj podzielę się z wami za moment ilustracją tegoż wydarzenia. Także okazuje się, że Rosjanie nie byli aż tak daleko od trafnej deklaracji. Zobaczcie sobie. Tutaj, i to są informacje oficjalne, The Sun. Także możemy powiedzieć, że to już jest mainstream, tak? No i proszę. Lokacja nieznana, ale Ukraina, nagranie zdeklarowanego. Masz rzeczywiście tą naszywkę deklarowanego pochodzenia i tego państwowego. To za chwilę. Tutaj jeszcze jedno takie, mam troszeczkę prasówki przygotowane. O, tu macie drugie logo. To jest z ich własnej agencji oczywiście prasowej, deklaratywnej. No i tutaj macie jeszcze raz to samo logo. Ekipa składająca się z kilku osób, walcząca jako ochotnicy i ich oddział się nazywa Ochotniczy Oddział Wyzwoleńczy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście walczący po stronie generalnie pana Załęskiego, co jest o tyle ciekawe, że jak z jednej strony mogliśmy twierdzić, że nie uda się, że będzie bardzo ciężko powiązać teraz jedno z drugim, że to będzie na siłę wiązane, to się jednak okazało, że panowie ministrowie zaprzeczający, że oni będą wygrywać tylko i wyłącznie na polu bitewnym, a nie używają czy nie wybiegają do praktyk o charakterze terrorystycznym, troszeczkę rozmijali się z prawdą. Wiesz, ja dorzucę swoje 3 grosze do twojej wypowiedzi, bo ja zrobiłem na szybko nagranie, nie wiem czemu, nawet się nie próbuję domyślać czemu, dosyć mocno emocjonalnie mnie informacja o tym wydarzeniu w Moskwie w piątek ubodła i do tego stopnia, że zrobiłem na szybko nagranie, takie krótkie 20-minutowe.
na którym już w sumie robiłem, bo co mi się rzuciło tam w oczy, dosyć ciekawe scenki na Twixie, tak? To się teraz nazywa? Twitter, Twix czy X? X. Filmiki były wrzucane i dosyć ciekawe rzeczy, że tam gość oddaje serię kilkudziesięciu strzałów w ludzi zgromadzonych w kącie, po czym odchodzi i ci ludzie wstają z podłogi, więc to mi się wydawało dziwne. Rozbłyski z lów karabinów też były dziwne, bo wyglądało trochę na fejkową broń, ale ja się nie znam na broni, więc może nie tak. Natomiast generalnie było pokazywane z zewnątrz, że budynek, no niesamowity pożar, płonie ten budynek tak strasznie i chyba w tym samym czasie ludzie w środku nagrywali i w zasadzie tam się nic nie paliło, nie wiem, może był dym, nie wiem, ale do czego zmierzam? Tutaj ludzie podpowiadają, bo internet już płonie od tego, że w 2020 roku, nie wiem, która platforma, chyba Netflix, jakaś inna, opublikowała film taki sensacyjny, bardzo fajny, ja go nie oglądałem, ale zobaczę, no ona pod tytułem Tenet, w którym jest dokładnie taka akcja. Jest koncert, chyba nawet w Rosji, i właśnie wpadają panowie z tetetkami i sobie tam robią ta do ludzi. I no jakby żywcem zerżnięty scenariusz. Ale wiecie o tym, że w piątek 22 marca była równo 7. rocznica zamachu na moście London Bridge w Londynie w 2017 roku. 7. powiadasz? Tak. 7. rocznica tego zamachu. W ten sam dzień, 22 marca 2017 roku, był słynny zamach, w którym, uwaga, zginęło 49 osób. Okay. Nie wiem, czy to był piątek, ale rytualnie ładnie nam tu się zaczyna stawiać. Natomiast co do tego, że ja też miałem przeczucie, widzenie, że to jest fałszywa flaga, tylko nie bardzo potrafiłem wiedzieć skąd. Ja na początku założyłem, że to Rosjanie sami sobie zrobili. A potem założyłem, że może Amerykanie razem z Rosjanami, bo oni grają w sumie do jednej bramki, tylko udają policjantów złych i dobrych. Ponieważ wiemy, żeby mieli ustalone to starcie na Ponieważ ja nie bardzo potrafię MFKOR określić, bo to co mówił zawsze mój dziadek, jak chcesz poznać, kto jest winien czegoś, to znajdź tego, kto ma w tym największy interes. A ja nie potrafię znaleźć, kto ma w tym największy interes. Kto jest największym beneficjentem tego, co się stało. Więc tutaj jakby, ale wiem, że słuchajcie, fałszywa flaga, jest tyle nagrań. Ja w ogóle się za głowę łapałem, patrząc na półtora godziny, nawet niecałe półtora godziny, godzina z niecałym haczkiem, ile w internecie było prywatnych nagrań zrzucanych z telefonów komórkowych ludzi, którzy tam byli. Ja mówię, czekaj, 2 lata wojny w Ukrainie i ciężko nam jest się doprosić o nawet nie filmy, ale zdjęcia ze zbombardowanych miast. Ale w tym właśnie rzecz i to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo wiesz co, nie, bo ja podałem takie, przepraszam, jeszcze tylko chcę dokończyć, ja podałem takie coś na jednej z grup dziennikarskich, młodzi ludzie zajmujący, którzy się uczą dziennikarstwa. I mówię im to, że zastanawia mnie, jak dużo ludzi wręcz ryzykowało życiem, żeby nagrywać te wszystkie sceny, zamiast uciekać i się chować, to oni nagrywali. No i tam padło hasło, w sumie logiczne, ale nie do końca, znaczy z pierwszego rzutu logiczne, no że żyjemy w czasie internetu satelitarnego i smartfonów, więc każdy może nagrywać. Ale natychmiast pojawiło się w takim razie w mojej głowie pytanie, dlaczego nie mamy takich materiałów z Ukrainy? No, tutaj mam dwie odpowiedzi. Ja wiem dlaczego, bo na Unię ma co pokazywać. Tu od tego zacznijmy, nie? Albo jeżeli jest coś do pokazania, to jest niewygodne narracyjnie dla strony U. Bo może być korzystne dla rosyjskiej, nie? Ale wiesz, ja się ciągle zastanawiam, bo tak na początku myślałem, żebyś mi to też może rozjaśnił. Ja się tak zastanawiałem. Putin miałby w tym interes, gdyby faktycznie szukał zaczepki na Zachód, ale on właśnie nie szuka zaczepki na Zachód. To NATO szuka zaczepki, więc jakby kurczę, kompletnie nie potrafię zdefiniować, kto za tym stoi. To widzę, że jak będziesz odsłuchiwał później moją audycję, to będziesz bardzo zadowolony, bo dokładnie o tym mówiłem. Jak dodajesz plus i minus... Ale zrobiłem sobie właśnie zestawienie plusów, czyli rzeczy, które wskazywałyby na to, że Putin i ekipa kremlowska ma niejako interes w tym, ażeby przeprowadzić taką imprezę i wyreżyserować taką operację, a z drugiej strony zrobiłem listę rzeczy, które wskazują na to, że to nie oni, tylko ktoś z zewnątrz.
i ewentualnie już nawet nie wskazując kto z zewnątrz, bo chcę zauważyć, że moim celem było wskazanie tego, że wbrew powszechnej narracji interesantów, czyli ludzi, którzy mogą na tym skorzystać i mają w tym interes, jest więcej niż jeden. Że to nie jest tak oczywista sprawa, że tylko i wyłącznie Putin i tyle. Natomiast to, co odnosząc się do tych nagrań, pierwsze dwie rzeczy, no, które wyłapałem, jeśli chodzi o tą ilość nagrań, to się z tobą w zupełności zgadzam. Jest to pod tym względem dziwne zjawisko. Mało tego, sami napastnicy podobno mieli zamontowane kamerki, tak jak mają policja, tak, która robi interwencje i prowadzili se, wiesz, to stream do sieci. Nie, jakoś, wiesz, bo jak zacząłeś też mówić o tym, jak szybko, w ogóle zobacz, jak szybko ich złapali. Mnie to w ogóle od razu przypomniało 11 września, jak szybko zidentyfikowano sprawców po tym, że zostawili paszporty w samochodzie zapakowanym na lotnisku. Kurwa, ja ci... naprawdę. No. Ale ja ci powiem tak, dla mnie akurat to, że panowie mieli na klatkach czy na, za przeproszeniem, szelkach kamerki i nagrywali akcję, z naszej perspektywy wydaje się to nielogiczne, ewentualnie dziwne. Nielogiczne w tym sensie, że nagrywanie wnętrza i pokazywanie, gdzie się jest, ułatwia robotę antyterroro, którzy mogliby po prostu wejść i neutralizować punktowo. Natomiast jeśli się ustawi odpowiednie opóźnienie przy nagraniu, ewentualnie druga kwestia, to wcale nie jest jakaś nowość, to nie jest fenomen. Chcę ci przypomnieć, że to zasadniczo metoda nagrywania występuje i była stosowana przez państwo izydowe już parę razy, natomiast i to również w trakcie operacji, ale tą metodę zapoczątkował nomen omen wojownik z drugiej strony, czyli fanatyk, jakby nie patrzeć, który przeprowadził operację na żywo, de facto kojarzony z forami amerykańskimi. Niemniej gość, była taka impreza przykra, która się wydarzyła w mieście bodajże Old Church, czy po prostu coś tam z kościołem w nazwie, w której facet wszedł. Tak, i chodziło o tą sytuację, gdzie gość, deklarując się jako chrześcijanin, przyszedł wziąć odwet za wszystkie wcześniejsze fałszywe flagi i prawdziwe flagi i zamachy. No i wszedł i nagrywał transmisję na żywo, wyliczając tym zmieniał magazynki, na których miał wypisane na przykład imiona i nazwiska ofiar poprzednich wydarzeń, tak? Była tam sytuacja była wysoce ekstremalna. Co ja ciekawe... pamiętam filmy z tego, bo no jakby wiesz, siedzę w środowiskach muzułmańskich, w związku z czym były, latały filmy wtedy, no. Bardzo, ale zauważyłeś, że ten wypadek został szybko zamieciony pod dywan, jakby nie pamięta tak. Się o nim bardzo, nie? Zgadza się. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, więc to nagrywanie z ich strony wcale mnie nie dziwi, zwłaszcza, że i to jest akurat, tu się muszę zgodzić, bo sprawdzałem, bo to nie jest tak, że ja wierzę od razu na słowo, też sobie zrobiłem klasyczny politologiczny research i rzeczywiście nowym modus operandi, jeśli chodzi o państwo izydowe, jest bardzo medialne przedstawianie wszystkich akcji, które się podejmują. Nauczyli tego już nawet swoje oddziały głęboko w Afryce, co w efekcie wygląda tak, że oni każdą jedną operację, którą mogą, starają się dokumentować na żywo, żeby im nikt nie zarzucił, że oni się tylko przyznają i podpisują pod jakąś operacją. No właśnie chciałem, o tym pomyślałem, jak usłyszałem z zeznań, pierwszych zeznań tego złapanego, który powiedział, że tak naprawdę on nie zna zleceniodawców, dostali tam ileś pieniędzy w milionach rubli na konto, na kartę i umawiali się z nimi przez popularny komunikator. Ja tak mówię, może jeszcze przez GG, ufa. Wiesz co, tak sobie pomyślałem żartobliwie. I potem sobie pomyślałem, jak są te kamerki, może chodzi o... Telegram był w użyciu, nie? Aha, że kamerki mają być w takim razie dowodem wykonania zlecenia. W pewnym sensie tak. Z drugiej strony chodziło oczywiście o też, chodzi o efekt medialny. Natomiast przyznam uczciwie, że mam wrażenie, że miało być to też narzędzie do obserwacji dla prawdziwego zleceniodawcy, a nie tylko dla realizatora. Wszystko wskazuje na to, i to już nawet nie na zasadzie jakiegoś wielkiego szemrania, czy zastanawiania się, czy szurania, tylko wygląda na to, że jest... Wiele wskazuje na to, że być może jest zewnętrzny mocodawca, który był sponsorem tego wydarzenia. Ewentualnie jeśli nie sponsorem, to inicjodawcą, o tak to ujmijmy. Natomiast okay. No, bezsprzecznie można powiedzieć, że w tej chwili odpowiedzialność
pod wieloma względami, pod wieloma dowodami, zwłaszcza opierając się na najnowszych doniesieniach, jest państwa jezydowego. To jest o tyle charakterystyczne, że świeżutko teraz przed wejściem na wizję została podana informacja o tym, że Rosjanie przeprowadzili wspólną operację z Turcją. Turcy byli przygotowywali ją już wcześniej, natomiast Rosjanie po tych konkretnych inwigilacjach i, jak możesz się domyślić, swoim własnej wersji przesłuchania pogłębionego, czyli inaczej nazywając przytulanie się z dużym misiem niekoniecznie za swoim przyzwoleniem w ramach małego pomieszczenia często nazywanego celą bez okien. W tym wyniku zostały podane informacje, które pozwoliły na przeprowadzenie operacji antyterroro, która szybko wlazła na terenie Turcji do 8 punktów obozów szkoleniowych. Zatrzymano ponad 40 osób szkoleniowców tureckich. Takie są podane oficjalne, znaczy na terenie Turcji, ale nie tureckich. Natomiast ekipy wspólne, bo to było współdziałanie FSB, które szybciutko się znalazło w Turcji razem z Turkami. Tutaj trzeba podkreślić, że to jest operacja zgodnie z podnoszonym przeze mnie wczoraj artykułem, czyli międzynarodowa umowa o zwalczaniu wszelkich rodzajów przejawów które no generalnie rzecz biorąc było troszeczkę pogwałcone wcześniej. I tutaj mamy tak naprawdę działanie wspólne Rosji z NATO, no bo Turcja jakby nie patrzeć jest członkiem NATO, nawet jeżeli uznamy, że to wyjątkowa sytuacja czy coś, no to trzeba to wziąć pod uwagę, w której przy ewidentne jednostki wojskowe, bo FSB przecież należy do wojska, a nie w sensie jest strukturą wojskową, a nie policyjną, no brało udział po prostu w tej operacji od strony praktycznej. Udało im się tam to rozbicie zrobić. Tak więc jeśli chodzi o wykonawcę, to wiemy już niemalże na pewno. Ważniejszym jest natomiast mocodawca i powiązania. Tak. Słuchaj, bo wiesz co, jeszcze ciekawostką jest w ogóle to, że jakby, czy może inaczej, dla mnie ciekawe było to, bo ja byłem bardzo ciekawy, jaka będzie reakcja w ogóle strony władz rosyjskich, samego Putina. I ona nie była ostra na zasadzie wściekłości, paniki, chaosu i niezrozumienia sytuacji, tylko tam było wszystko ładnie wypunktowane. W każdym z oświadczeń któregokolwiek z notabli rządu rosyjskiego, one były bardzo wyważone w tym, niby były groźne, bo tak, odpowiecie, zapłacą za to i tak dalej, ale nie było wścieku. I w ogóle od samego początku, jak obserwowałem to na kilku kanałach jednocześnie prawie, że, bo ja tak lubię sobie, wiesz, CNBC, Sky News i do tego Al Jazeera, która bardzo ładnie z innej strony to pokazuje. I widziałem, że tam było wszystko bardzo dobrze przygotowane. To dla mnie ta cała, proszę mnie źle nie zrozumieć, dla mnie ta cała akcja, która się tam wydarzyła na tym koncercie, wyglądała jak zaplanowana akcja. To momentami wyglądała jak ćwiczenia. O, tak bym to powiedział. I takie ciekawostki, tutaj, które zwracały uwagę, że jest z jednej strony płonący budynek, dach się płopali, a strażacy sobie chodzą z telefonami komórkowymi, rozumiesz, i coś tam sobie klikają. Jakby policja chodzi zupełnie spokojnie, grupa antyterrorystyczna sobie idzie, tam nikt nie biega. Są filmiki nagrane, jak ludzie uciekają, ale te uciekanie tych ludzi to też, wiesz co, nie wiem, ja nigdy nie byłem w sytuacji takiej, żebym musiał w panice uciekać i nie wiem, jak bym się zachowywał. Natomiast tam było wiele takich elementów dziwnych, że dziewczyny niby jakieś tam biegną z tym telefonem, wychodzą i się śmieją, mówiąc, o kurczę, zmarzniemy, bo nie wzięłyśmy kurtek. Także chyba, że ci ludzie... Przyznam się, że takich filmów nie widziałem akurat z tym, na przykład tych dziewczyn. Ja podeślę linki. Powiem ci tak, wierzę. Ja tylko dokończę ci jedno zdanie i dopuszczam cię do głosu, bo wiem, że masz więcej do powiedzenia na ten temat. Bardziej zmierzałem do tego, że jeśli chodzi o stronę informacyjną, to od samego początku bardzo wiele rzeczy bardzo szybko już wiedziano. Wiedziano dokładnie, ile osób zginęło nagle, potem, ile gdzieś. Tam było podobno ponad 6,5 tysiąca ludzi, czy jakoś tak, 6200. Na te hole, korytarze i ta sala nie wyglądała na taką liczbę ludzi, ale może, znowu mówię, się mylę. Natomiast jakby podając informacje tak na świeżo, ja pamiętam wielu innych takich zamachów, które były w historii naszej,
I na początku przez pierwsze kilka do kilkunastu godzin była jedna wielka znak zapytania, niewiedza i chaos. A tutaj było bardzo dużo rzeczy od razu wiadomych. Dobra, to ci wyjaśnię, no. Bo akurat na to jest jasna odpowiedź, dlaczego dość szybko wiedzieli pierwszą liczbę ofiar. Nie to tylko to, mówię, że w ogóle, tak, że w ogóle było bardzo dużo jakby wiadomych rzeczy od początku, takich, że zaraz godzina do dwóch już było wiadomo. Ale nie ma się tak naprawdę co dziwić, jak się wejdzie w ten tok informacyjny. W rozumieniu takim, większość z nas nie ma pojęcia o tym, znaczy w ogóle o tym nie wiedziała, że wydarzenie zaczęło się przed centrum. I te pierwszych kilkanaście osób, które zginęło na chodniku przed. Panowie wyszli sobie z furgonetki i zaczęli walić dosłownie do ludzi stojących, no tak jak macie, nie wiem, wejście do dowolnej innej galerii, pasaże, czy generalnie rzecz biorąc drzwi wejściowe, ludzie jeszcze, część wychodziła z zakupów, część po prostu zamierzała tam iść, część ludzi stała, czekała na taksówkę, stała przy swoim samochodzie czy cokolwiek i tam padły pierwsze strzały, no i niestety właśnie tam podobno zginęło najwięcej osób, podobno w tym sensie, że rzeczywiście tam było najwięcej ciał. To jest również to, co było widoczne na zdjęciach i nagraniach, no właśnie tych nagraniach z wnętrza budynku, na które ja zwracam uwagę i odnosiłem się do tych bramek całych i tematu z tymi nieczynnymi bramkami, że przed tymi bramkami leżały no po prostu ciała. I teraz odpowiadając na dwie kwestie, które poruszałeś dotyczące filmików. Ja cię rozumiem nastawienie i orientację na fałszywą flagę. W pełni się zgadzam, że jest tu bardzo dużo wskazówek. Przede wszystkim na to, że to jest zlecona operacja, zaplanowana, daty i cała reszta jest nieprzypadkowa, to na pewno. Natomiast to, co na 100% mogę powiedzieć, to tutaj się pojawiają dwie kwestie. Jedna, charakter czysto samozachowawczy, czyli ludzie wstający spod ostrzału, to akurat tym bym się nie dziwił. Dlatego, że to jest często brane i często było objawem, przejawem fałszywej flagi, kiedy wszyscy stawali po, na przykład po rzekomym potrąceniu czy coś w tym stylu. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie są ludzie, którzy otwarcie mówili, że w momencie, kiedy był otwierany ogień, oni padali na ziemię, składali się dosłownie, czy unikając pocisków, czy po prostu odruchowo rzucali się na ziemię razem z resztą. I jak widzieli, że ktoś upada obok, oni też, ci, co leżeli twarzą do ziemi, mieli farta i jest dosłownie raport kobiety, która jest w szpitalu i tam cały oddział taki widać, że z różnymi tymi postrzałami, ale generalnie ofiary tego wydarzenia. No kobieta mówi, że jej jedynym szczęściem i fartem było to, że ona akurat padła twarzą do ziemi, bo kobieta, która upadła obok niej, już tego szczęścia nie miała i była twarzą do góry. Co prawda obie udawały martwą, natomiast no, operator, który tam przechodził, spojrzał na tych, których tam wyrównał ogniem, zobaczył, że ona tylko wygląda na udającą i tą, co miała twarz do niego, że tak powiem, dokończył pracę. Natomiast i jeśli chodzi o nią, to jej się fartnęło, bo udało jej się wstrzymywać oddech i generalnie udawać bardziej nieżywą niż była. I akurat takie przypadki osób, które mając farciocha, udało im się w ten sposób przeżyć i chwilę później zaczynają uciekać w przeciwną stronę, jak tylko widzą, że napastnicy się odwrócili lub się oddalają, powiem wprost, sam stosowałbym dokładnie tą samą metodę. To jest pierwsza rzecz, która zawsze przychodzi do głowy, że w tym momencie lepszym niż biec w tłumie, jeżeli nie jesteś w środku tego tłumu, bo zewnętrzna ma zawsze najgorzej, no to jest leżeć i udawać trupa. Ale jak udajesz trupa, to najlepiej trupa jeszcze pod zwłokami. Czytaj, jak ktoś upadnie, to leż pod kimś. To taka rada w razie, gdyby kiedyś się komuś zdarzyło mieć podobną sytuację. No i trzeba oczywiście liczyć na to, że specjaliści nie mają pomysłu na przykład podpalić albo... No. Druga sprawa, co do samych kwestii zapalenia i płomieni w budynku i z akcji pożarniczej. Tu się z tobą zgadzam, że to dziwnie wyglądało. I tutaj są, tu wszyscy są niemalże zgodni, bo bardzo dużo obserwatorów zwraca uwagę na to samo, co ty i ja, czyli na to, że
głupim i dziwnym jest filmowanie operacji jakiegoś takiego wydarzenia w trakcie jego toku zamiast ratowania swojego życia. Natomiast do tego za sekundę, ale jeśli chodzi o samą kwestię pożarniczą, to ten właśnie drugi temat to jest to, że dużo osób ma wątpliwości, jak ta sala, bo oni rzucali małe rzeczy zapalające w samej sali. I to rzeczywiście mogło spalić w te fotele, scenę, nie wiem, części generalnie rzecz biorąc tkanin, to mogło, ewentualnie tłum, natomiast nie wywołałoby zniszczeń technicznych. I dwie rzeczy. Pierwsze, jest nagranie w sieci i to było jedno z pierwszych nagrań, na które ja trafiłem, w której panowie podkładają jakiś ładunek o charakterze raczej wyburzającym, naruszającym konstrukcję, a po drugie jest przypuszczenie, tylko że ono jest, to jest nieoficjalna kwestia, która na razie w ramach śledztwa nie jest publikowana oficjalnie, natomiast wygląda na to, że oni już wcześniej, i to też jest charakterystyczne, to kolejny raz pokłon dla doktora Szewko, to jest charakterystyczne dla państwa izydowego, że oni robią długie rozpoznanie, czyli oni pojawiają się w tym obiekcie kilkukrotnie, między innymi dlatego Amerykanie ich pierwszych namierzyli, znaczy to jest jeden z oficjalnych powodów, że zrobili zdjęcie facetowi, po prostu ich wtyka w Rosji, zrobiła zdjęcie jednemu z gości, których obserwowali ze względu na informację cynk, który dostali od Turków. Turcy są w tej chwili najlepiej zorientowanym wywiadem, jeśli chodzi o te potencjalnych zamachowców na kierunek europejski, no bo niestety mają to nieszczęście, że u nich są te obozy szkoleniowe i wygląda na to, że część z nich utrzymywali po to, żeby mieć większą kontrolę i możliwość dezaktywowania czy uniemożliwiania w trakcie operacji, co zresztą wyszło na jaw, że w międzyczasie uniemożliwiono 4 czy 5 takich większych wydarzeń właśnie za sprawą tureckiego informowania. Natomiast tutaj tą przykrą sprawą jest to, że z oczywistych względów politycznych i z pewnych niejasnych kwestii Amerykanie nie dość mocno naciskali, czy nie dość jasno dali znać Rosjanom, żeby tą sprawę brać na poważnie, na zasadzie, że to nie, że nie bawimy się w politykę i nie straszymy, żeby poprzeć Putinowi PR przed wyborami, tylko że tutaj naprawdę wam się coś może, za przeproszeniem, za kurnikiem wydarzyć, albo mamy taki sygnał. Tutaj dlaczego Putin zareagował, jak zareagował i dlaczego to wszystko wygląda na mocno przygotowane? Bo niestety, ale Rosjanie wiedzieli w tym sensie, że oni się spodziewali, że coś może być i po pierwsze trochę już rutyna, bo oni są przyzwyczajeni do operacji z kierunku kaukaskiego, czy generalnie rzecz biorąc zamachów o charakterze religijnym, do czego się odnosiłem wcześniej. Natomiast tutaj dwie kwestie. Wygląda na to, że były ładunki i wcześniej umiejscowione na samym budynku Krokusa, które spowodowały zapalenie dachu, że ta element wyburzający i zawalenie, ono było w planie. I to jest drugi powód, dla którego sami wojownicy uciekali z budynku już po 15, no dokładnie 18 minutach. Czyli oni tam przeprowadzili szybką akcję, robili ile mogli, w sensie pozbawiali życia tylu osób, ilu mogli, po czym ich celem było zawalenie znacznej części budynku w celu zwiększenia liczby ofiar. Także zwróciłeś uwagę na taki drobny element, że jak się oglądało te materiały, to były stacje, znaczy tam stacje telewizyjne były przed budynkiem, właśnie filmowały strażaków, policjantów, akcję ewakuacyjną, gdzie trwał już podobno pożar i jakby z ziemi przed budynkiem nie było tego pożaru widać specjalnie, natomiast cały pożar był zawsze pokazywany przez wszystkie kamery z oddali. Z oddali wyglądał imponująco i padło podejrzenie, że to był po prostu Blubin. Powiem tak, nie łykam tego, wiesz, dlatego że pożary mają różny charakter, widziałem płonące... Ja wiem, ale wiesz, że tam oni, mówisz, wrzucali jakieś materiały zapalające. W żadnym momencie tych materiałów, które się pojawiły od ludzi, ja to mówię od ludzi, już nawet tam z zewnątrz, tam było momentami widać, że w niektórych pomieszczeniach widać było zadymienie,
Co, teraz podam ci rzecz, do których jakby, no, które słyszałem i uważam je za plotki, ponieważ są niepotwierdzone, więc tylko mówię, że są to plotki, że dwie dziwne rzeczy się wydarzyły w tym budynku w tym dniu, a mianowicie nie zadziałały alarmy przeciwpożarowe ani spryskiwacze, to jest pierwsza rzecz a propos pożarów i zadymienia, a druga rzecz, bo tu jest pytanie, jak ci panowie tam weszli, że podobno w tym dniu zblokował się i nie działał system wykrywaczy metali w bramkach wejściowych do całego budynku. I do tego się odnosiłem na swojej audycji. To tu mam prostą i szybką odpowiedź. Jeżeli chodzi o niezadziałanie systemów, to nie doszukiwałbym się tutaj specjalnie dziwnej rzeczy, tylko faktu, że prawdopodobnie zostaje dezaktywowane. I teraz uwaga, nie oznacza to, że modus operandi był po stronie osób, które powinny zabezpieczać budynek, tylko oznacza to, że ta operacja była robiona przez profesjonalistów i mam na myśli tutaj nie sugestie, tylko za przeproszeniem poćwiczonych chłopków jakichś tam, tylko operatorów o charakterze raczej wyszkolenia wojskowego. To znaczy, wchodząc do takiego budynku, jeżeli masz jakiś cel do wykonania, zauważ, że jak nawet głupie filmy, każda ekipa wchodząca na infiltrację czy na budynek, neutralizację, nawet głupi włamywacze, kiedy chcą obrobić bank, to pierwsze co myślą, to jest neutralizacja bramek, neutralizacja alarmów i tego typu rzeczy. No nie, to jest podręcznik podręczników, więc to, że były niedziałające bramki, to już od razu mówiłem, że tam są dwa elementy. Pierwszy taki, że pierwsze co bym zrobił, to próbował, zanim, jeżeli było wcześniejsze rozpoznania, to wiemy na pewno, że było, bo byli oni przyłapani co najmniej dwukrotnie na tym, że byli w Krokusie przed samym wydarzeniem. Co najmniej jeden z nich był w budynku sfotografowany dwa tygodnie wcześniej. No to rozpoznanie typu robienie sobie zdjęć przy wyjściach awaryjnych, żeby wiedzieć, które poblokować, gdzie pozamykać. Robienie sobie po prostu rozeznanie, gdzie mogą być jakieś włączniki, tego typu rzeczy. Także bramki to jest pierwsza rzecz, którą się eliminuje. Także najprawdopodobniej odcięcie kabli zasilania lub coś w tym rodzaju. Teraz zobacz, jeszcze widzisz. I znowu kolejna rzecz, tak, z wątpliwości moich, że strona amerykańska informowała swoich obywateli, żeby na ileś tam tygodni przed nie uczestniczyli w dużych zgromadzeniach, nie uczestniczyli w koncertach, nie chodzili do punktów handlowych. Rozumiem, że są poróżnieni z Rosją, ale myślę, że mogliby te informacje im przekazać, a skoro sami Rosjanie też wiedzieli, że się będzie coś działo. Teraz mi wytłumacz jedną rzecz. Jeżeli jest tak duże zagrożenie, bo ja mieszkam w kraju, w którym między 2015 a 2018 mieliśmy bardzo wysoki, najwyższy od 50 lat alert zagrożeń terrorystycznych i było to się objawiało między innymi tym, że na wszystkich stacjach kolejowych małych i dużych były usuwane na przykład kosze na śmieci, było bardzo dużo policji z bronią, były odwoływane koncerty, były odwoływane duże zgromadzenia, bo było zagrożenie, a tutaj nie. No tu kawa na ławę. Ze swojej strony Rosjanie dali ciała. W jakim sensie? W tym sensie, że mamy rzeczywiście wskazujący troszeczkę pewien modus operandi i powtarzającą się sytuację ogłoszenie wcześniejsze. I to powoduje, że rzeczywiście część internetu jasno wskazuje Amerykanów jako sprawców. Natomiast wygląda na to, że są podejrzenia dotyczące, że służby amerykańskie, ale wsadźmy to na razie między spiski i teorie, a nie konkrety, bo oczywiście możemy tutaj pokomentować i pomyśleć. Natomiast jeżeli już, to komuś może zależeć na tym. Natomiast rzeczywiście Amerykanie wiedzieli i to ja podnosiłem wcześniej. Pytanie moje, dlaczego nie naciskali wystarczająco mocno na Rosjan, żeby potraktowali to ostrzeżenie nie jako część wojny informacyjnej, tylko jako część stricte z poważnego ogłoszenia. I tutaj mam dwa rozwiązania i wyjaśnienia. Pierwsze, nie mogli podać, czy nie chcieli podać, zdecydowali się nie podawać, bo bali się, że zdemaskują, czy de facto zdekonspirują swojego agenta, który miał okazję w terenie rozpoznania i nakrycia gościa, którego po prostu śledzili. No bo powiedzmy sobie szczerze, skąd Amerykanie mogli wiedzieć, że ten koleś tam jest? Dwóch źródeł, albo z inwigilowanych kamer, czy podpięcia pod sieć kamerową i ogólnie rzecz biorąc monitoring szeroko pojęty rosyjski na terenie większej części Moskwy czy miast przyległych, co jest możliwe, biorąc pod uwagę amerykańskie możliwości ich systemów. A druga opcja, mają człowieka w terenie, i to pewnie nie jednego, jakąś grubszą siatkę konspiracyjną, zakonspirowanych agentów, z których któryś namierzył działacza, którego rozpoznał. No,
standardowy modus, po prostu widzi, ten facet jest podobny do gościa, którego mamy na liście, no masz rację. No i teraz te dwie czajki mają dwie możliwości. Pierwsza możliwość, podrzucić cichą informację z jakiegoś telefonu, budki czy coś w tym stylu, albo, żeby być potraktowani bardziej na poważnie, skonspirować się zupełnie. Wygląda na to, że zastosowano metodę pierwszą i żeby niejako tak jakby potwierdzić, czy ogłosić to, żeby Rosjanie potraktowali to na poważnie, Departament Stanu wydał oświadczenie o tym, zabezpieczyć się, bo oni się spodziewali, że w tym tygodniu będzie ta, w tamten weekend, ten 7 będzie ta operacja, między 7 a 9. No i w tym samym czasie wszystkie państwa niejako powiązane, no to, co zwróciło moją uwagę, bardziej nawet takie zależne od Ameryki niż powiązane, albo mające ostatnio bardzo silne coś, dowód wdzięczności lub wręcz jeden ośrodek decyzyjny, że tak bym to ujął, no wydały ogłoszenia między 8 a 9 o podobnej treści. Okazuje się, że Polska też, także już to potwierdza moje przypuszczenie, Polska, Korea, ta sama zależność. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi o to, że Rosjanie podjęli kroki o charakterze przygotowawczym na ewentualne wydarzenie, natomiast uważali, że jest to szantaż na zasadzie takiej, że Zachód obiecuje i grozi, że zrobi im jakieś działania, no bo trzeba brać pod uwagę, że oni mają cały czas ataki na obiekty cywilne w postaci chociażby rafinerii, które są atakami o charakterze la, że to jest wyraz za, żeby nie używać tego zry, takie z japońskiego lary. Okay. No i do czego zmierzam? Chodzi o to, że oni zignorowali to, bo uznali, że to będzie kolejna aluzja do jakiejś kolejnej operacji przeciwko gazociągom lub czymś w tym rodzaju, a takich było ostatnio dużo. Wszystkie one klasyfikują się jako zamachy, tak? No i uznali, że to jest kolejny szantaż, oni się nie będą dać szantażować, przy czym tu była mowa o ataku na cywili. No Władek, dlaczego Władek w tej chwili zachowuje się tak spokojnie i cicho? Bardzo logiczna kwestia, no bo dali ciała. Dali ciała w rozumieniu takim, że może i próbowali coś zabezpieczać. Mam wrażenie, że obecność kynologów, czyli speców od psów i prawdopodobnie psów, wskazuje na tym, że oni sprawdzali z psami takie centra i nie znaleźli żadnych ładunków w budynku przed ewentualnym wydarzeniem, więc to mógł być dosłownie typowy zbieg okoliczności na zasadzie, i to ja wiem, że to brzmi głupio, ale trzeba brać też tą pod uwagę sytuację, że mogło wyglądać tak, że panowie wyszli, dosłownie sprawdzili budynek, nic nie znaleźli takiego, co by pies zidentyfikował, wsiedli i mają się zbierać za przeproszenie do domu, czy na koniec zmiany odklepać karteczkę, mają odjeżdżać, w tym momencie z sąsiedniego samochodu wychodzi banda gości z karabinkami. No to mało sympatyczna sytuacja, ale de facto tak wygląda obraz sprawy, dlaczego byli tam ludzie z MSW i tak w miarę w pobliżu, chyba dwóch albo trzech funkcjonariuszy, którzy wszyscy są z jednostki opiekującej się psami. Czyli wykrywanie narkotyków albo ładunków, tak? No powiedzmy sobie jasno. Więc wygląda na to, że Rosjanie próbowali się zabezpieczyć. Natomiast albo potraktowali robotę za bardzo po macoszemu, albo po prostu się nie dało. Albo mieli ją tak potraktować, bo jeszcze weźmy to pod uwagę, że albo mieli. Może, ale jak mam być uczciwy... Bo my to rozpatrujemy na razie z punktu widzenia oczami zwykłych ludzi, prawda? I doszukujemy się środki. Bo zmierzam tylko na chwilę do jednej rzeczy, którą tutaj na czacie wyłapałem, napisała Elena, która mówi, że nam przez gardło nie chce przejść, że Putek jest częścią Deep State. Ależ kochanie, nam to przechodzi bardzo często przez gardło, bo my o tym wiemy. Tylko my na razie patrzymy i rozpracowujemy problem oczami zwykłych odbiorców. Znaczy powiem tak, żeby nie było, ja dopuszczam możliwość, że oni dostali polecenia, ewentualnie zrobili to na odwal lub po prostu nie dopilnowali, czy wręcz ten teatrzyk jest organizowany przez wszystkich razem, tak? Bardzo możliwe. Natomiast zauważcie, że na całej imprezie, owszem, Rosja realizuje pewne swoje postulaty i dużo zyskuje w postaci frontu na rubieżach krymskich, natomiast no powiem tak absolutnie dosadnie, jeśli chodzi o wizerunkowe kwestie i całą resztę, to szczerze mówiąc w moim przekonaniu, nawet na rynek rosyjski,
Putin traci. Dlatego, że zazwyczaj, kiedy były takie sytuacje, to on wychodził za tego gwaranta bezpieczeństwa i nie tylko. No i tutaj rzeczywiście ta operacja, która jest przeprowadzona, jest naprawdę wysoki poziom skuteczności. Podjęta, mam na myśli te pochwycenie tych gości żywcem, co jest fenomenem, bo zauważcie, że do tej pory praktycznie w większości akcji zazwyczaj panowie dziwnym trafem dokonywali zatrzymania z kulką w głowie, tak? A tutaj mamy sytuację, w której dbano i wręcz wydano specjalne dyspozycje, że mają ich dorwać za wszelką cenę całych chodzących, uniemożliwić tego, zmianę statusu z żywy na niekoniecznie żywy. No i przyznam tak, w moim przekonaniu to, że był tak bardzo przygotowany, wynika z pewnego rodzaju zabiegu medialnego na zasadzie gaszenia pożaru we własnym domu, typu, no dobra chłopaki, daliśmy dupy, daliśmy po prostu wybitnie ciała i teraz jednoznacznie wychodzi, że zlekceważyliśmy sobie ostrzeżenia, już nieważne kto to zrobił, czy żeśmy pomagali, czy nie, ale generalnie wizerunkowo wygląda to słabo, więc trzeba grać stalową twarz i pokazać, że jesteśmy super obrońcami, mimo że już jest po fakcie. To jest pierwsza kwestia. Mhm. Druga opcja, to tak jak mówisz, jest możliwość, że służby niejako dopuściły do tego, żeby doszło do tego samego, co doszło w październiku na przełomie, znaczy na granicy pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem. To tutaj jest możliwość, że analogiczna sytuacja. Natomiast należałoby spojrzeć na drugą kwestię, mianowicie samych wykonawców, tak? I tutaj chcę wskazać, i to bardzo ciekawe jest, i tutaj ponownie przywołam to zdjęcie. No mianowicie chcę wskazać na to, że zobacz ironię losu i ironię sytuacji, czy w ogóle okoliczność, która wybitnie daje do myślenia, w postaci takiej, że ludźmi, którzy dokonują uderzenia, są ludzie, którzy przeszli szkolenie na terenie Turcji, to już pomijmy, no bo Turcja jest raczej w pozytywnych stosunkach na tyle, na ile może i stara się być tym negocjatorem po stronie Rosja, a cała reszta świata, więc nie chcieliby sami torpedować sobie tej pozycji, wręcz pomogli teraz Rosjanom osiągnąć wyniki, czyli zneutralizować potencjalne zaplecze sprawców. Natomiast zmierzam tu stricte do ironii, jaką jest. Zobaczcie, że sugeruje się, że Mossad jako służba wywiadowcza wiedział od wszystkich państw, wliczając Egipt, podkreślając Egipt, o tym, że im się wydarzy, że im się tam szykują rzeczy w Gazie i oni zdawali sobie raczej sprawę o tym, że coś dojdzie. Mówi się wprost, że 2 tygodnie wcześniej komunikowali to własnemu rządowi i rząd to zlekceważył lub, jak niektórzy twierdzą jednoznacznie, wykorzystał jako pretekst do podejmowanych przez siebie dalszych działań. Natomiast w wypadku Rosji można by zarzucić Putinowi podobny modus operandi, natomiast chcę zwrócić uwagę, zobaczcie, tam był Hamas i później również sugestia Hezbollahu jako ćwiczonych na terenie Rosji lub sponsorowanych, czyli było sugestia tego, że państwo rosyjskie wsparło 2 grupy o charakterze lala, które postanowiły dokonać, no generalnie rzecz biorąc, zbrodni na innym państwie, w tym wypadku Izraelu. A teraz mamy sytuację, w której pewna grupa lala dokonuje zamachu na terenie Rosji i tak dalej. I myślę tutaj o pewnej analogii. Podkreślam, nie jestem tego stuprocentowo pewien, to jest spekulacja, niemniej widzę tu pewne podobieństwo na zasadzie, skoro sugeruje się, że to Rosja miała wspierać i wręcz w naszych mediach otwarcie trąbiono i twierdzono, że tak, to Rosjanie mieli interes w tym, żeby tam Hamas z Hezbollahem na mocno się w Izrael, no to tutaj trzeba się zastanowić, okej, no to jeśli odwrócić optykę, to kto miał interes, żeby Rosji się zdarzyło to, co się zdarzyło, tak? A kto wcześniej się odgrażał? I to oczywiście pozostawiam wam do przemyślenia. Niemniej, jeżeli spojrzeć całościowo, spytałeś się, kto jest największym beneficjentem. Pojawiła się w Zielonej Poświacie i w głębszym internecie teza o tym, że być może jednostki ponadnarodowe, co by było bardzo sensowne, jeśli się zastanowić, no bo jeżeli przyjmiemy, już pominiemy kwestię deep state'u, a spojrzymy na czystą kwestię,
jakie są międzynarodowe grupy interesu, którym nawet państwa nie są w stanie podskoczyć, bo ich władza wykracza państwa, jest ponadpaństwowa, a wszystko skupia się wokół pieniądza. No, koncerny szeroko pojęte. I tutaj mamy co najmniej jedną wielką grupę, która może być beneficjentem toczenia się konfliktów, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w krainie U. No to oczywiście... To akurat wiemy, bo to, tak, tylko bardziej się zastanawiam nad beneficjentami samego wydarzenia w Moskwie. Bo to, że to mogło służyć do tego, żeby, nie wiem, jeszcze bardziej, gdyby się okazało, że zrobili to... Raczej podtrzymywać, bo chodzi o to, że w ciągu ostatnich 3 tygodni na stole bardzo poważnie pojawił się termin pokoju. Była mowa o tym, żeby przycisnąć po prostu... I właśnie gabinet, to miałem na myśli. Co ktoś, kto zaplanował wydarzenie w Moskwie i tam poświęcono ileś tam żyć, które co prawda no, dla tych ponadpaństwowych organizacji nie mają żadnego znaczenia, ale jednak no, jest to wydarzenie, które wzburzyło świat, więc kto za tym stoi, to będziemy wiedzieć, kiedy się dowiemy, kto ma w tym interes. I rzeczono w tym wydarzeniu, nie globalnie, w konflikcie, który się rozgrywa fikcyjnym pomiędzy NATO i Russią, czyli Rosją, który ma tak na dobrą sprawę na celu zupełnie coś innego, jeśli chodzi o plany związane z krainą U, niż zaprowadzenie tam pokoju czy dobrobytu. Tylko właśnie to konkretnie, kto można to odgadnąć, czy nie? Czy to jest też ponadświatowa organizacja, która sobie zrobiła tylko i wyłącznie rytuał? Mówiąc absolutnie szczerze, w moim przekonaniu, jeżeli nie przypiszemy tego żadnemu państwu, w sensie organizacji żadnego państwa, jeśli mielibyśmy patrzeć na beneficjenta ponadpaństwowego, to sam wskazywałbym koncerny produkujące amunicję i broń. To byłoby moje pierwsze skojarzenie takie, jeśli udałoby mi się wyjąć moją perspektywę poza perspektywę państwową, ewentualnie sojuszy. I rzeczywiście jest to coś, co osobiście przeoczyłem, bo nie przyszło mi do głowy, żeby pomyśleć, myśl szerzej, kto zarabia na tym najbardziej. I jeżeli spojrzymy na takiego obiektywnego beneficjenta absolutnego, to zdecydowanie szeroko pojęta zbrojeniówka. Zobacz, że wszystkie możliwe kraje teraz na świecie kręcą zakupy, wielkie kupowanie na fikcyjne, drukowane pieniądze, których nie ma. Generalnie rzecz biorąc, jeden z największych przemysłów, który się w tej chwili kręci, to jest przemysł budowania czołgów, granatów, pocisków, rakiet i tak dalej. Czyli szeroko pojęta zbrojeniówka. Więc... Komu najbardziej przeszkadzałoby zrobienie pokoju w jednym z miejsc, gdzie leci tego sprzętu i utylizuje się najwięcej? No łatwo się domyślić. Bo tutaj chciałbym też, wiesz, żeby tak było dla odbiorców naszych, dla naszych widzów, bo my się czujemy i rozumiemy, było jasne. Bo żeby to dokładnie wam zobrazować, w roku 2001, kiedy był 11 września, dzisiaj patrzymy z perspektywy i wiemy, że tam beneficjentów było kilku, zawalenia tych dwóch wież i nie tylko, było kilku beneficjentów, ale jedną z rzeczą, która się natychmiast rozegrała, był zbiorowa panika świata zachodniego i wzrost nienawiści wobec krajów arabskich i islamskich. To było pierwsze, co się pojawiło. Nie? I wzrost poczucia zagrożenia, co spowodowało, że bardzo łatwo przepchnięto wtedy ustawę. Ustaw i tym podobne, które... O dobrowolnym podsłuchu i tak dalej. To pięknie wszystko przeszło. Oczywiście usankcjonowało to też interwencję w Iraku, czyli wojną, a wiadomo, USA żyje wojną. I teraz ja patrzę na to jakby analogicznie. I znowu beneficjentem była ta sama ekipa de facto. No tak. Może nie powinienem, ale ja patrzę analogicznie na to. Może nie powinienem, może się mylę patrząc w ten sposób, ale chcę spojrzeć na ten wydarzenie w piątkowe w Moskwie w ten sam sposób, że co to miało przynieść, co to miało wywołać? Rozumiesz? Tak jak zamachy w Londynie czy zamachy w Manchesterze miały wywołać też podniesienie paniki, strachu i niechęć do pewnych organizacji tu na terenie Wysp Brytyjskich, i pewne ruchy polityczne, za które się społeczeństwo zgodziło po tych zamachach, nie? Tak teraz, co to miało w Rosji zrobić? Bo pierwsze, co mi do głowy przyszło, że prawdopodobnie zwalą na UA, nie? I będzie jeszcze większa eskalacja wojny, Putin będzie miał, albo zwalą na jakieś państwo z NATO, i bo to było też rzecz, którą mówiłem nawet w piątek, że może się okazać, że... Dokładnie tego się wszyscy spodziewali. I to jest i dlatego nasze spojrzenie, nasza optyka idzie w pierwszej kolejności na to, które państwo, ewentualnie który sojusz ma w tym interes. Jak spojrzymy, wiesz, kto korzysta na tym, bez względu na to, kto jest, jeżeli spojrzymy tak jakby pięterko wyżej, no to się oczywistym staje, że ci, którzy
zbierają pieniądze z obu stron, tak? I tak samo było we wszystkich wcześniejszych dużych konfliktach. Były takie rodziny, które zazwyczaj zarabiały pieniądze na handlu bronią po obu stronach konfliktu, mimo że należeli do jednej strony. I nie odnoszę się tu do wielkich rodów, mniejsze rody też są. No, natomiast do czego zmierzam? Kolejną kwestią jest to, i to jest śmieszne, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę błąd kalkulacyjny z ich strony. W rozumieniu, oni przeprowadzili operację, która to, że ona ma charakter rytuału, jest numerologiczna i nie tylko, to jest troszeczkę na marginesie, bo powiem tak, być może są grupy specjalistyczne najemnicze, a takie na pewno wiemy, że są takie ekipy, natomiast być może któraś z nich jest wyspecjalizowana w tym albo po prostu dostosowuje się do klienta i realizuje mu pod to jeszcze podszywkę taką około rytualną i około albo wprost rytualną. Wybiera dni, które mają znaczenie numerologiczne, dopasowuje datę, nawet jakim nie wykorzystuje. Liczbę ofiar, tak, ja się zgadzam z tym. Tak, bo wiesz, jeszcze ja muszę sobie tak powiedzieć, że nie możesz kupić wszystko i możesz kupić najemników, żeby nawet zapłacić im za to, że kogoś zabiją, bo przecież zabójców na zamówienie mamy w sieci powszechnie, na uszkodzenie czy za... I to nawet nie jest wielki wysiłek, żeby coś takiego samemu zamówić. Przepraszam za dosadność, ale trzeba być tego świadomy, że w Darknecie możesz takie rzeczy zrobić. Tak. No to wracając do głównego wątku, jestem przekonany, że wśród najemników są też tacy, którzy wykonują polecenia, czy też podejmują się za dopłatą misji na zasadzie masz konkretnie, to ma być 7 marca, taka i taka godzina, wtedy masz zacząć i dać do tego wideo. Dobra, nie ma sprawy. Jestem przekonany, że to jest możliwe w rozumieniu, że są ekipy najemnicze lub jedna albo dwie szczególnie wyspecjalizowane. Byłbym nawet nie zdziwiony, gdyby to byli specjaliści, którzy by jeszcze się w tych mieliby speca albo więcej niż jednego od tego, żeby znać się na tym, żeby robić dziwne rytualne rzeczy albo takie o stricte charakterze rytualnym na miejscu, które podsuwają ludziom, którzy później to oglądają, takie symbole przed oczy. Właśnie, bo mnie zastanowiło, tak jak mówię, ja w pierwszym momencie myśląc, że to będzie, oczywiście miałem kilka test, ta teza o tym, że to będzie że to jest inside job, że to jest wewnętrzna robota Rosjan, żeby coś, ale szukanie tego potem pomyślałem sobie tak, że zwalą to na jakiś kraj NATO i będzie powód, że Putin się wkurwi, bo oni go próbują cały czas sprowokować do ataku na NATO, a on tego nie chce i pokazuje, że on nie jest tym w ogóle zainteresowany, a oni go próbują wciągnąć w większy konflikt niż jest. Ja to samo starałem się. I dlatego powiedziałem o tym, że Putin w moich oczach zareagował bardzo powściągliwie, czyli jakby to nie była prowokacja. I to mnie zastanowiło, nie? Okay. I teraz powiedz mi, jak już teraz jesteśmy przy tym, powiedz mi taką jedną rzecz, czy uda nam się też może płynnie przejść do tego tematu, czy masz tu do dokończenia, jeśli tak, to tak, ale czy to nie będzie miało czasem coś wspólnego z usilnymi próbami środowisk Rzymian na Bliskim Wschodzie, do tego, że po pierwsze chcą ustanowić na nowo swoją świątynię, a po drugie chcą wciągnąć świat do światowej wojny Iran. Czy tu można znaleźć ścieżkę, twoim zdaniem? Można. Można, okay. Zwłaszcza do Iranu. I tak naprawdę dlatego krążymy tak bardzo wokół państwa izydowego. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z Izydowym, bo widziałem, że na czacie były osoby, które mają wątpliwość. Tak. Proszę was, wpiszcie sobie Izyda w wyszukiwarkę Google'a i zobaczcie, pod jakim imieniem, pod jaką nazwą to bóstwo było czczone w regionach bliskowschodnich. Jak sobie spojrzycie, ile było bóstw pokrewnych o podobnym imieniu, o tej samej charakterystyce, które zwykle odnosiły się stricte do Izydy, będziecie wszystko wiedzieć. Zwłaszcza, że jak wam wyskoczy, to będzie drugie z rzędu imię, także, a używamy go dlatego, że wiem, że to jest flagowany wyraz. I staram się go unikać, tak samo jak i całej nazwy nie wymawiać, czasami skrócając to do PI. Tak, to nie jest przypadek, wiem, że to jest flagowane. I niestety musimy brać pod uwagę, że nie wszyscy youtuberzy, i to też zauważyłem, są objęci taką dyspensą na to, że mogą sobie mówić swobodnie, używając wszystkich nazw kawa na ławę. To mnie bardzo zastanowiło, bo okazuje się, że część agencji medialnych, z którymi są powiązane niektóre większe kanały, ewidentnie ma na to zielone światło. I tutaj muszę się zgodzić. Mogą więcej, oni mogą więcej, zresztą znamy. Ewidentnie coś takiego jest, tak?
A ty mały nie, no ja właśnie widzę, czasami ja używam wyrazów, ale też do tagowania i widzę, które wyrazy u mnie powodują na przykład spadek monetyzacji, nie? Więc ja, mnie nie wolno, bo ja za mały jestem, to mnie nie wolno. No dokładnie, no. I nic się nie broni, ani wyznanie, ani orientacja, także już niestety to też nie działa. Tak? To nie działa. Iwet Czapniewska, nie kombinuj za bardzo, nie Izyda Horus Set, wpisz Izyda, jakie ma imię na Bliskim Wschodzie i będziesz wiedziała, o jakie państwo nam chodzi, fikcyjne państwo. Dokładnie. Natomiast do czego dalej zmierzamy? Do Iranu. No generalnie rzecz biorąc, te całe wydarzenie... No czy tylko ślub moskiewskie to ma coś z tym wspólnego? Na chłopski rozum jedziemy teraz. Może tak. Miałem dzisiaj w nocy, spędziłem dużo czasu po swojej audycji jeszcze myśląc, zastanawiając się, wiedziałem, że coś tam pominąłem, ale coś mi podpowiadało, że coś jeszcze mi nie gra z tym właśnie państwem Izydy. Okay. Dlatego udałem się od razu do doktora Szewko posłuchać jego nagrania i troszeczkę mi otworzyło oczy na to, jak bardzo ich struktury się odbudowały. Także pod tym względem na pewno, znaczy w pewnym stopniu możecie już tą audycję potraktować jako pewnego rodzaju radę do tego tematu. Natomiast drugą kwestią, która się ewidentnie przejawia i pojawia w tym temacie, jest kwestia wydarzeń szeroko pojętych bliskowschodnich. No, ja miałem wątpliwość, bo tak pomyślałem sobie, może za bardzo patrzyłem na państwo, może jednak rzeczywiście ponadnarodowy beneficjent jest i jest, rzeczywiście. I można znaleźć, myślę, że co najmniej jednego, a wydaje mi się, że więcej. Ale czy jest jakiś naród, który ma wyraźne interesy, a przy okazji jest powiązany z tymi beneficjentami? No jest. Tutaj oczywiście niektórzy stwierdzą, że mam skrzywienie, albo przemawia przeze mnie generalnie rzecz biorąc jakieś uprzedzenia, rasizm lub jak ktoś jeszcze inaczej powie, antysemityzm. Natomiast powiem tak, antysemityzm to trzeba jeszcze wiedzieć, że Semici to nie znaczy jeden naród, tylko bardzo dużo różnych plemion i narodów znajdujących się w obszarze Bliskiego Wschodu. To taka poprawka. Dla nieświadomych Semici to nie dotyczy jednego narodu. Natomiast druga kwestia, bo jeżeli ktoś jest na przykład przeciwko Palestyńczykom, to też jest antysemitą. Chciałbym dodać a propos Semitów, że jeżeli mówimy o antysemityzmie, to na pewno to pojęcie nie dotyczy tych ludzi, o których mówimy, a mianowicie mieszkańców Izraela, bo jak pokazują ostatnie badania genetyczne, oni Semitami nie są. To oddzielna kwestia. Natomiast to, do czego zmierzam, zastanawiałem się, czy w sensie miałem poważne wątpliwości, może za bardzo mi to gra, może rzeczywiście dałem się zwieść, może jest jakaś inna... Bo ja cię tak próbuję delikatnie ściągnąć na to, żebyś opowiedział to, co opowiedziałeś zaraz przed nagraniem mnie prywatnie, tą rewelację dotyczącą obrad Narodów Zjednoczonych i w ogóle sytuacji. No właśnie, do tego miejsca dotarliśmy. Mianowicie, co się wydarzyło dzisiaj i zasadniczo wydaje mi się, że część osób może to zauważy, w mediach pisanych to się pojawiło, natomiast no, pojawiły się, podejrzewam, że w telewizyjnych mediach może tych informacji brakować. Mianowicie z najważniejszej prasówki dnia dzisiejszego zaczęły się układać klocki znowu w jedną konkretną stronę. Mianowicie ja swoją audycję poprzednią zakończyłem wskazaniem tego, że no, generalnie Izrael chce przeprowadzić ofensywę na jedno z ostatnich miast w Strefie Gazy, co i liczy na wsparcie amerykańskie w tej kwestii. Natomiast nie wiedziałem o tym, że dzisiaj były obrady jakieś duże ONZ-u, a były. I okazuje się, że były dość szokujące dla samego Izraela, dlatego że, i to jest chyba największe zaskoczenie, z jednej strony Izrael zażądał i stwierdził, że koniec z dopuszczaniem, że jego żołnierze już nie będą dopuszczać interwencji ONZ-u i służb cywilnych z dostarczaniem jedzenia i leków, bo ich zdaniem to utrudnia im operację wojskową. Co jest wymowne, tu macie artykuł, który się z tym wiąże. Natomiast to było małe piwo przy tym, co się pojawiło chwilę później, dlatego że okazuje się, że była dzisiaj głosowana rezolucja, o którą Izrael zdążył się obrazić na USA. Oczywiście możemy uznać, że to częściowo teatrzyk, biorąc pod uwagę, jak bardzo Stany są zależne od Izraela, jeśli chodzi o tą wysoką politykę. Natomiast tutaj
ten bliski sojusz, ta bliska relacja jest wiadoma, nie muszę wam jej tłumaczyć. Natomiast to, co bardzo uderza, to to, że Izrael nie spodziewał się, ale nawet USA poparło inicjatywę narzucenia rozmów pokojowych oraz zawieszenia broni w regionie. Czyli generalnie rzecz biorąc, tego, żeby ONZ wspólnymi siłami zagwarantował rozdzielenie stron, czytaj de facto zepchnął Izrael z jego prowadzonej obecnie operacji. No bo w tym momencie główną wojującą stroną jest tylko i wyłącznie państwo izraelskie w stosunku do, no oni twierdzą bojowników, natomiast z perspektywy reszty świata głównie cywili. No i co ich zaskoczyło, USA poparło tą tezę. Mało tego, samo przyszło z propozycją tego takiej uchwały, zgodnie rezolucji, zgodnie z którą no, prawie że natychmiastowo ma być tam zawieszenie broni i rozdzielenie stron. To jest bardzo nie na rękę Izraelowi, bo ich operacja była powiedziane wprost, że będzie trwała do ostatniej osoby, do ostatniego przeciwnika. I uwaga, dzisiaj dotarłem do informacji, które no nie zwracałem na nie uwagę, troszeczkę przespałem luty pod tym względem, a mamy już końcówkę marca, więc trochę wstyd. Natomiast nie spodziewałem się, że padła oficjalna informacja z uzasadnieniem, dlaczego do ostatniej krwi. I to wam za chwilę będę chciał wam przedstawić. Natomiast jak widzicie, miała miejsce rezolucja. I teraz ważna sprawa. Mianowicie rezolucje okazuje się, że były nie jedna dzisiaj. Było kilkukrotnie podejmowane próby uchwalenia jednej wspólnej rezolucji o zawieszeniu broni. Z rezolucją pierwszą, pierwsza była wspólna wszystkich i ona upadła. Jakimś cudem udało się ją przyblokować, więc między innymi Izrael obraził się wtedy na USA, że USA chciało natychmiastowego zawieszenia broni. Więc w ramach tego USA zgodziło się, że pomoże Izraelowi, że da taką wersję swojego porozumienia czy tej rezolucji, że to będzie zawieszenie broni, ale pozwoli ono najpierw przeprowadzić operację wojskową w tym konkretnym mieście, które chciał uderzyć Izrael w Gazie. No to, czyli najpierw przeprowadzą operację, a dopiero później będzie to wprowadzenie pokoju. I na to nie zgodziły się Chiny oraz Rosja. I to jest do tyle ciekawa sprawa, że mieliśmy dwie konkurencyjne na dobrą sprawę uchwały i z wydźwięku pism zachodnich, które jak łatwo wiadomo się domyślić, mają optykę przede wszystkim proamerykańską. Dlatego, że większość koncernów medialnych w Europie jest bardzo silnie powiązana albo wręcz należy do koncernów amerykańskich. Więc wszystkie one będą prezentować mniej więcej komunikat o spięciu. Po pierwsze spięciu na linii Izrael-USA o to, że USA chciało wprowadzić i niejako bohatersko wprowadzić sytuację, w której mamy do czynienia z... przepraszam, że tak skaczę, ale za chwilę wam pokażę dlaczego, do wprowadzenia rezolucji pokojowej, natomiast tu się pojawił drugi element. Mianowicie ta rezolucja była zmieniana kilkukrotnie i w efekcie Rosja z Chinami ją zawetowały. Oficjalna kwestia wytłuszczonym komunikatem, która będzie teraz krążyć w mediach, to jest to, że byłby pokój, który proponowało w ONZ nawet USA, ale te biedne USA zostały zablokowane przez Rosję, Chiny, które uznały, że pokój musi być na ich zasadach. I takie są nagłówki. Ale jak się wczytamy w tekst, to mamy taką informację, uwaga. Za propozycją rezolucji wzywającej do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem nie opowiedziały się Chiny i Rosja. Dwóch członków Rady Bezpieczeństwa wykorzystało swoje prawa weta. Czemu? Na początku wojny to właśnie te kraje trzykrotnie podnosiły propozycje, czyli i Rosja, i Chiny proponowały to zawieszenie, natomiast wtedy wetowało ich USA, więc niektórzy mogliby odnieść, aha, czyli się mszczą w głupi sposób, kosztem ludzkiego życia, po prostu wetują na złość USA, a okazuje się, że nie. Mianowicie, uwaga, przed rozpoczęciem głosowania wypowiedział się ambasador Rosji, który stwierdził, że wzywał on do niegłosowania za przyjęciem tej rezolucji, dlatego że jego zdaniem była ona upolityczniona i miała dawać Izraelowi zielone światło do dalszych działań wojskowych w rejonie miasta Rafah, o które chodziło, które jest najważniejszą miejscowością w strefie Gazy, której jego jeszcze nie zdołało w pełni zdemolować państwo izraelskie, a które w tym momencie ma w sobie ponad 2,3 miliona uchodźców.
i Chiny i Rosja zawetowały tą wersję rezolucji, bo żądały wprowadzenia rezolucji absolutnego zakazu podejmowania jakichkolwiek działań i natychmiastowego zawieszenia broni, a nie po przejściu przez ten Rafah. I właśnie o to tutaj poszła awantura i kwestia taka, że Netanyahu już wcześniej zapowiedział, że on do Rafah wejdzie, czy mu USA pomoże, czy nie, ale oczekuje, że USA pomoże. Natomiast to, co dzisiaj ich zaskoczyło, to to, że USA wjechało z propozycją zawieszenia broni. Potem się chłopy dogadali, że ta propozycja zawieszenia broni to jednak pozwala do tego Rafah wejść i zrealizować cele Izraela, więc już było prawie dobrze i już nawet by ta uchwała, ta rezolucja przeszła, ale nagle całość zawetowały Chiny z Rosją, które po prostu wskazały na to, że no nie, 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 my tu widzimy, gdzie jest wałek kręcony, no bo tak naprawdę to by była pusta rezolucja, czyli oficjalnie byłoby zawieszenie broni, a tak naprawdę ludzie dalej by ginęli. Mhm, no. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, tutaj celowo te zdjęcia pokazuję, druga kwestia to miejsce, w którym są te obrady. To na moją uwagę bardzo zwróciło, bo macie tam spotkanie specjalne i zobaczcie sobie, jaki macie obraz w tle. Bo obraz jest nieprzypadkowy, przyznam uczciwie, nie pamiętam nazwy dzieła. Natomiast macie w nim sceny piekielne, macie sceny niebiańskie, odniesienie do oczywiście grzechu jabłkowego. No i teraz jak sobie przyjrzymy się, to dobór tej sali jest kompletnie nieprzypadkowy. Tutaj myślę, że to, że została nam pokazana sala razem z obrazem, że to zdjęcie zostało sformułowane i ukształtowane w ten sposób, jest zamierzone. A dlaczego mam taką tezę? Dlatego, że wam za chwilę pokażę, że ten cały kontekst tutaj religijny jest nieprzypadkowy. Ja wam powtarzam od dobrego roku na swoim kanale, że wszystkie wojny, które się toczą w ostatnich latach, to są wojny o charakterze religijnym i charakterze symbolicznym. Nie każdy mi w to wierzy, wiele osób myśli, że to jest czysta polityka, a okazuje się, że nie, że za wszystkim stoją mniejsze lub większe rytuały lub poglądy i motywacje tak, jest, o charakterze religijnym. Chciałem dodać, że to przesycone jest rytuałami, to też chyba też będziemy mówić jeszcze, nie? Przy tych jałówkach całych. Tak, właśnie do tego zmierzamy. I teraz chcę, żebyście zobaczyli, jaki mamy bilans wydarzenia. Zobaczcie, że od 7 października w Palestynie zginęły 32 tysiące osób ponad, a oprócz tego 74 tysiące zostało rannych. To mamy prawie 100 tysięcy osób poszkodowanych, tak? Po stronie Palestyny. Gdzie to już chyba wszyscy mogą się zgodzić, że jest nieprzystające do liczby potencjalnych ofiar i poszkodowanych, nawet jako akcja odwetowa. W żadnym stopniu nie można, ja nie mówię o porównywaniu wartości życia, ale de facto druga strona, czyli operatorzy, którzy dokonują tych ataków na Hamas i de facto na Strefę Gazy i Palestyńczyków, oni wręcz cały czas ważą te życia na zasadzie jeden za wielu, gdzie jest podana liczba, która wynosiła tam chyba 1500 osób, coś około tego, ofiar, które miały miejsce na początku tego ataku Hamasu na tych latających paralotniach, no to jak te 1500 osób odnosi się do prawie 100 tysięcy ofiar? O ile było to prawdziwe z tymi 1500, ale wiesz, w ich arytmetyce, to trzeba też wyjaśnić, pod kątem oczywiście okultystycznym i pod kątem religijnym, tak. W ich arytmetyce oni to jest kwestia wojny ludzi z nieludźmi, więc życie człowieka, czyli mieszkańca. Dla Polaka śmierć to po prostu rzecz biologiczna. A tak. Dla nich to jest przeżycie mistyczne. Tak. Mistyczne spotkanie z najwyższym. I oni to przeliczają na zasadzie, że śmierć jednego Rzymianina to musi w odwecie zginąć ileś bydlęcia, nie? Czyli bo oni to traktują jako trzodę chlewną tam tak na sprawę. Chcę powiedzieć to tak, trzeba brać pod uwagę i tu musicie zrozumieć, żeby to podkreślić, że mówimy tutaj o pewnej konkretnej ideologii, o syjonizmie. I chodzi konkretnie o stronnictwa skrajnie syjonistyczne i nie tylko syjonistyczne, natomiast chodzi o to, że to nie znaczy, że każdy z nich taki jest, ale są fanatycy, to jak w każdej religii mamy przypadki fanatyków, fundamentalistów religijnych i no generalnie psychopatów, bo od fundamentalizmu jeszcze można normalnie funkcjonować do psychopatów. I teraz paradoks, że fundamentalistom blisko do siebie i teraz podkreślę i powtórzę pytanie, które zadał
zadał doktor Szewku u siebie na swojej audycji i które ja też lekko zasugerowałem. Jakiego państwa państwo jezydowe nigdy nie atakuje? To jest jedna taka podsówka. Jak sobie poszukacie, jakie państwo jest niejako objęte immunitetem, to wam po prostu szczęki opadną, zaczniecie się poważnie zastanawiać. Natomiast do czego zmierzamy i dlaczego te wydarzenie w ONZ-cie jest takie ciekawe i istotne? Bo ono się wpisuje w większy kontekst. No, to, co się obecnie rozgrywa, jest wybitnie szokujące, dlatego że pytałeś mnie o to, czemu ten budynek płonął, czemu on spłonął spektakularnie i generalnie co tam się działo, czemu go nie gaszono. Ja sugerowałem i chciałem podjąć taką sugestię, że po pierwsze jest kwestia o charakterze stricte, po pierwsze akcji ratunkowej, czyli kolejności, najpierw antyterroryści, a dopiero gaszenie, to jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem zasugerować, że jednak w państwie, w którym jest tylu magnatów, tylu ludzi mających wpływ na władzę, jestem przekonany, że właściciel albo inwestorzy w Krokusa są dobrze ubezpieczeni, więc w ich interesie było, żeby ten budynek doznał zniszczenia jakiegoś tam, bo być może ubezpieczenie by wróciło. Bo uwaga, słuchajcie, jakby wam się zdarzyło, że w wyniku jakiegoś aktu terroru albo wojny stracicie swoją część majątku lub dom, to wam ubezpieczyciel nic nie zapłaci, ale jeśli dotyczy to wielkich magnatów i korporacji, to nagle się jakieś cuda dzieją, tak? Tam nagle ubezpieczenia działają tak jak trzeba. Natomiast do czego zmierzam? To, co mnie zaszokowało, to post, który się pojawił, tutaj macie wycięte 20 minut, on pojawił się chyba 6 minut przed tym, jak my mieliśmy zaczynać audycję. I uwaga, bo to może niektórych wręcz wstrząsnąć. Przeczytam wam fragment. Oto prawo ofiary całopalnej. Oto jest ofiara całopalenia, która płonie na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie płonął wraz z nim. A Kohen założy swoją lnianą tunikę, a swe lniane spodnie na swe ciało i wyniesie prochy, w które ogień pochłonął całopalną ofiarę na ołtarzu i położy je obok ołtarza. Potem zdejmie swoje szaty, ubierze się w inne szaty, a popiół wyniesie na czyste miejsce poza obozem. A ogień na ołtarzu spłonie, z nim nie zgaśnie. Kohen będzie palił się w nim drewno każdego ranka, a za nim będzie układał całopalenie i sprawi, że tłuszcze ofiar pojednawczych będą dla niej dymem. Na ołtarzu spłonie cały dzień, na ołtarzu płonie ogień, nie zgaśnie. I teraz wybaczcie tam jakieś przejęzyczenia z mojej strony przy czytaniu. To jest oczywiście autotranslator. Natomiast to tutaj związane z całopaleniem jest bardzo wymowne. Warto by zerknąć na Krokus, natomiast ważniejszą rzeczą jest to, że to jest dłuższy kompleks wydarzeń. Mianowicie cofniemy się do tych najwcześniejszych, które mam dla was tutaj podszykowane. Mianowicie wiecie o tym, że jakiś czas temu zaczął się temat czerwonej jałówki znowu w internecie. Tych z was, którzy nie wiedzą, co to jest czerwona jałówka, o co chodzi w czerwonej jałówce, dlaczego ona jest taka ważna i czemu się o niej rozmawia. Albo dla osób, które chcą lepiej zrozumieć ten temat, to zapraszam was serdecznie do mnie na kanał, dlatego że jest na nim przygotowany blok trzech audycji po chyba 40 minut każda, w których macie wytłumaczoną jałówkę od charakteru symbolicznego, charakteru historyczno-religijnego oraz od charakteru współczesnego interpretacji takiej politycznej, jak i generalnie rzecz biorąc właśnie sionizmu. Także macie tam rozebrane na wszystkie, z każdej możliwej strony czerwoną jałówkę. W audycjach, które łatwo znaleźć, jest na nich czerwona krówka i są podpisane. Macie po kolei części podane 1, 2, 3. Jak ktoś jest zaciekawiony i zainteresowany tym tematem, serdecznie zapraszam, żeby się nie powtarzać. Natomiast to, co tutaj trzeba wskazać, to po pierwsze fakt, że te jałówki już są gotowe. Co więcej, pojawiła się ostatnio, i to jest właśnie ta rzecz, którą przegapiłem w lutym, narracja o tym, że przyszła pora apokalipsy, że przybyły już krowy apokalipsy. Zobaczcie sobie wpis. Apokalipskał. Antidotum na obecne czasy. To w tle, to jest domniemana przyszła trzecia świątynia. Na pewno słyszeliście o budowaniu trzeciej świątyni, a źródłem tych informacji jest oficjalny profil Instytutu Świątynnego. I teraz tak, najwcześniejsza informacja 19 lutego, jak co po niektórzy pamiętają, dla mnie to jest data specyficzna, więc nie dziwne, że nie zauważyłem.
Czerwone jabłko. Chciałem tylko dodać dla widzów, którzy dopytują, a nie słuchają uważnie najwidoczniej i tutaj skarcę. Link do kanału Mewkora znajdziecie w opisie tego filmu. Pod spodem jest tam wyraźnie wytłuszczone i napisane link do kanału Mewkora. Dla tych, którzy pytają, jak nazywa się kanał Mewkora. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Monomit dla osób, które są poza granicami Polski, trzeba wpisać Monomit i tam ten kanał, który ma obecnie, za co wam serdecznie dziękuję, 5000 subskrypcji, to ten. Ten drugi to kanał Kapeli, która się tak samo nazywa, więc taki zbieg okoliczności. Niemniej, jeżeli chodzi o Czerwone Jałówki, 19 lutego została opublikowana informacja, która mnie osobiście rozbroiła, która mówi wprost o tym, że wojna w Gazie, która się obecnie dzieje, i oni to nazywają od początku samego, już nie operacją, ale od dłuższego czasu używają wyrazu na W. Ona ma ścisłe powiązanie z jałówkami. Czemu? Dlatego, że od momentu, oni sugerują w swojej wypowiedzi, że od momentu, kiedy zaistniały, czy pojawiły się już gotowe jałówki i jest przygotowane, w całości zostały podjęte działania, aby przygotować się do odbudowy trzeciej świątyni. A do tego są potrzebne jałówki, które muszą konkretnie mieć powyżej 3 lat, a okres idealny na złożenie ich rytualnie w ofierze, jako ofierze oczyszczającej i przemienienie ich popiołów w popioły, które pozwolą oczyścić skażone miejsce, w którym znajduje się święte świętych, przypada między 4. a 6. rokiem ich życia. I teraz te jałówki, które były wcześniej sprowadzone i teraz genetycznie oporządzone, przygotowane tak, żeby były idealne, perfekcyjnie zgodne z ich przepisami religijnymi, zostały właśnie weszły w środek tego okresu, kiedy są dojrzałe. I sugestia jest wprost taka, że w momencie, kiedy oni zaczęli głośno mówić o tych jałówkach, to mówili też o tym, że zaczną przygotowywać rytuał, zgodnie z którym najpierw te jałówki zostaną, bo co się z nimi robi? Jałówkę składa się w ofierze całopalnej, następnie popioły jałówki się bierze i rozsypuje się je do oczyszczenia miejsca, które zostało sakralnie splugawione. Czyli dane miejsce zostało zanieczyszczone i je oczyszczą. I tym miejscem jest wzgórze świątynne. Chciałem przypomnieć osobom niezorientowanym, że na wzgórzu świątynnym znajduje się dość ważne miejsce zarówno dla islamu, jak i w pewnym stopniu również dla chrześcijaństwa, dlatego że znajduje się tam tak zwana świątynia na górze, która dziwnym trafem znajduje się generalnie rzecz biorąc w tym samym miejscu co meczet Al-Aqsa, czyli tam była świątynia na górze, jest meczet Al-Aqsa. Jest to miejsce, do którego, i to chyba według tradycji islamskiej, jeśli dobrze pamiętam, w którym miało się pojawić, generalnie rzecz biorąc, są nawiązania do kultu maryjnego, dlatego wspomniałem, że to jest w pewnym stopniu ważne też dla chrześcijaństwa, no bo według niektórych interpretacji to jest to miejsce, z którego miało nastąpić w niebo wstąpienie, w niebo wzięcie. W tradycji islamskiej przyznam uczciwie, że nie pamiętam, czy tam jeszcze nie rozwijało troszeczkę kwestii Miriam. Natomiast ważniejszą kwestią jest to, że stoi tam świątynia i tak no nie za bardzo jest miejsce na nową świątynię, chyba żeby się chłopaki dogadali, w rozumieniu muzułmanie by się dogadali z generalnie rzecz biorąc zwolennikami odbudowy świątyni i wydzielili im tam kawałek placu i trawnika. Ale na to się znowu nie chce nas zgodzić ten Instytut Świątynny, bo oni chcą zająć całe wzgórze, żeby odbudować całą świątynię. I to ma bardzo konkretne uzasadnienie. Bo jak wejdziecie sobie na ich stronę, w sensie na ten profil Temple Institute, to znajdziecie tam bardzo dużo obrazów, które pokazuje czemu i jaki plan ma mieć ta świątynia. Dlatego, że uwaga, samo postawienie tam w jakimś kawałku wzgórza świątynnego świątyni będzie niewystarczające, bo ona ma mieć konkretny plan. I teraz wiesz, dlaczego ten meczet Al-Aqsa jest takim problemem, taką kością niezgody? No dlatego, ja to wiem. No tak, właśnie. Dla widzów, którzy nie wiedzą, dlatego że w tamtym miejscu, gdzie znajduje się ten meczet, pod ziemią i nie na powierzchni, tylko pod ziemią, znajduje się miejsce określane terminem święte świętych, czy najświętsze z najświętszych, które zresztą pojawia się dość mocno, pojawia się ono dość mocno w generalnie również literaturze chrześcijańskiej, ale w trochę innym ujęciu. Natomiast w rozumieniu, w
języku i w religii judaistycznej ich pojmowanie święte świętych odnosi się stricte do jedynego wybranego miejsca, w którym można doznać koniunkcji i spotkania z prawdziwym Bogiem, a nie jakimś jego pośrednikiem, ich jedynym prawdziwym Bogiem, który jest równocześnie miejscem realizacji przymierza i jedynym miejscem, gdzie oni mogą składać bezpośrednie trafne ofiary, które trafią do Boga, więc i tam mogą zanosić prośby. I teraz ich tak. Bogiem. Dobrze, że to dodałeś. Ich tak. Bogiem. I podkreślmy, co jest ważne. Oni wiedzą, że to święte świętych i w ich przekonaniu ono dalej stoi. Teraz większość osób ma błędne wyobrażenie o tym, że ta świątynia ma stanąć tylko i wyłącznie, czy że generalnie rzecz biorąc, jak idzie pod ścianę płaczu i ten kawałek muru, który tam jest ścianą płaczu, to to jest cała resztka ze starej świątyni, co jest bzdurą. Jak się troszeczkę pokręcicie po kanałach, czy w ogóle po źródłach informacyjnych związanych z Izraelem, to bardzo szybko się dowiecie, że ściana płaczu to jest takie miejsce dla przyjezdnych, trochę turystyczne, jest to wycinek, tylko to jest początek drogi dla doznania prawdziwego wyznawcy i prawdziwi wyznawcy później idą dłuższą ścieżką od tej ściany płaczu w dół, natomiast czasem niektórzy turyści też mają taką możliwość, ale nie wszyscy i to jest też miejsce dla niewierzących, dla gojów. W rozumieniu takim, że jeżeli jesteś niewyznawcą, to tam możesz się pokłonić i niejako pochylić swoją głowę, wykazać swoje poddaństwo, przyznać i uznać wyższość, nie tyle pochylić się nad tą generalnie tragedią narodu jako takiego, jak to jest często przedstawiane, tylko w ich rozumieniu, w szczególności przedstawianym jako przez Instytut, Temple Institute, który jest bardzo mocno związany z syjonizmem, jak wolicie, tutaj będziemy ich nazywać takim specyficzną grupą, jako dosłownie ujmując świątynnowcy, czy świątynniaki, tak ich określmy jako specjalistyczną, wyjątkową grupkę jeszcze większych fanatyków wśród syjonistów ogółem, no to świątynniaki mają takie przekonanie, że stając przed tą ścianą, w momencie, gdy jakiś polityk robi na przykład przed nią pokłon, to on nie wyraża swojego współczucia dla męki narodu, dla całego tego przemysłu krążącego wokół litery H i do wydarzeń, które miały miejsce w trakcie drugiej wojny. Nie. To nie jest wyraz współczucia czy coś na stylu, tylko to jest wyraz po pierwsze poddaństwa, a po drugie, co jest ważniejsze, uznania wiary w tego ich konkretnego Boga, który znajduje się w świątyni obok. Bo uwaga, jak pójdzie się wzdłuż tego muru i zejdzie się do podziemi, to się okazuje, że tam jest taka ścieżka, która prowadzi was starymi ulicami Jerozolimy, między innymi ulicami herodotowymi, czyli z czasów Heroda, czyli czasów, kiedy stała jeszcze druga świątynia. I idąc dalej wzdłuż tej ściany, które jest tam odsłonięte więcej pod ziemią, dochodzicie do fragmentu, w którym macie się zatrzymać, bo tam jest korytarz, w tej chwili zamknięty, zapieczętowany, który ma prowadzić do zachowanej części świątyni, w którym ma się znajdować święte świętych. I teraz ich celem, oczywiście są dwie interpretacje. Jedna jest taka, że to miejsce już istnieje i ono po prostu jest tam zapieczętowane. Druga interpretacja, że to jest miejsce, które idealnie wypada tam, gdzie było święte świętych, więc oni się modlą i ono wróci. I ono wróci w postaci tej wielkiej świątyni. I teraz wiele osób uważało, że to jest pewna forma politycznego fanatyzmu, że to nie ma miejsca, szansy realizacji, że to się nie uda. Natomiast fakty są takie, że Święte Świętych, jak i cały proces odnawiania jest w trakcie realizacji. Czytaj, oni w tym momencie podejmują działania stricte o charakterze politycznym i realnym, żeby tą świątynię oraz swoje cele zrealizować. Podkreślić należy, że Netanyahu wraz z całą resztą obecnego rządu Izraela są wszyscy obozem syjonistycznym, mniej lub bardziej zradykalizowanym. Między innymi ludzie związani z Temple Institute wchodzą bezpośrednio do gabinetu obecnego rządu. I teraz musicie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że mówimy tu o państwie wybitnie religijnym, dla którego religia jest podstawą do polityki, a nie odwrotnie. Czyli to nie jest tak, że u nich konflikt religii i polityki jest coś nie tak. Tam jest wręcz odwrotnie. Tam polityka musi być podporządkowana religii. I teraz po to wam zostawiłem te parę minut, żebyście sobie przeczytali ten artykuł, znaczy ten wpis, żebyście zauważyli, że oni tutaj wprost mówią, że
Jałówki stały się zagrożeniem dla niewiernych, dla przeciwników, wrogów, którzy drżą przed możliwością powrotu naszego Boga. Więc by wypełniło się przymierze i byśmy mogli zrealizować nasze oczekiwania i spełnić to, do czego się szykujemy, musimy kompletnie zwalczyć przeciwnika. Musimy wyeliminować każdego, kto nastaje na życie jałówek, dlatego że tylko w ten sposób będziemy mogli przygotować wielką trzecią świątynię i nareszcie wrócić i móc złożyć ofiarę na święte świętych, by mógł przybyć do nas nasz prawdziwy Bóg. I co jest ważne, i to ta teza, te słowa mnie najbardziej zmroziły, bo oni powiedzieli, chcemy stworzyć świątynię dla wszystkich narodów, świątynię świątyń, która będzie świątynią wszystkich narodów w rozumieniu takim, że wszystkie narody w niej oddadzą pokłon prawdziwemu Bogu, naszemu Bogu. I ta deklaracja jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka, jeśli chodzi o konsekwencje. Zobaczcie, jest sformułowanie a house of prayer for all nations. To ma być dom modlitewny, dom modlitwy, dom wyznania wiary w prawdziwego Boga, ich Boga, jedynego Boga w ich rozumieniu, tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. Wszyscy mają w Jeruzalem, w tym konkretnym miejscu oddać ten pokłon, podporządkowując się temu. I teraz ważnym sformułowaniem jest, ta wojna będzie prowadzona przeciwko dwóm największym wrogom. No pierwszy już jest eliminowany lokalnie, a drugim za najważniejszego jest skazany Iran jako przeciwnik numer jeden. I podsyłam was do audycji, w której wspominałem, czemu straszą nas Rosją i mówiłem wam, co się będzie działo w kontekście właśnie tym irańskim. Niektórzy uznali, że to jest wróżenie z paproci i z fusów, ja natomiast wiedziałem, że to jest kwestia czasu. Nie byłem w stanie jednoznacznie podać daty, chociaż mam pewne wskazywania na przedział od 15 marca do 30 maja, wcześniej zakładałem 10 maja, ale się rozciągnął temat, prawdopodobnie zacznie się wszystko w kwietniu. Niemniej decyzja o ataku na Iran została już dawno podjęta. I ona będzie realizowana, czy my chcemy, czy nie chcemy. I oni stwierdzili, że na pewno to zrobią. I teraz to, co się wydarzyło właśnie w ONZ-cie, to jest pewnego rodzaju podłożenie im belki pod nogi na zasadzie opóźniania roboty. No jakbyśmy już zamknęli szybciutko temat tutaj w Gazie, to moglibyśmy się zająć głównym tematem, czyli Hezbollahem, a jak Hezbollahem, to Iranem. Bo Iran musi zostać jako przeciwnik pokonany i podporządkowany. A że jedynym rozwiązaniem na to, żeby on się podporządkował, jest kontynuacja bardzo dosadna i bardzo kinetyczna, no to już resztę możecie się domyślić. I zobaczcie, że tutaj znowu symbolika. 7, w tym wypadku października, tak? Teraz mieliśmy informacja o potencjalnym, miała być 7 marca. No i teraz... Co jest istotne, oczywiście święta się jeszcze pojawiają teraz, które zaczęły się w tej chwili, ale święto, które się zaczyna w chwili obecnej, to święto Purim, które zostało opisane tak, uwaga, Haman, złoczyńca ze zwoju Estery, który jest czytany na święto Purim i od którego pochodzi święto Purim, to pierwszy na świecie zarejestrowany promulgator antysemityzmu, nienawiści do... Czyli Izraelici wygnani z Judei, stąd Jehudim, mieli, i to jest nieprawda, od razu wam mówię, od strony historycznej jest to fałsz, mieli swoje sposoby, własne zwyczaje. To plus odmowa Morhadeja na pokłonienie się Hamanowi wprawiło w ruch plan Hamana, by wyeliminować ich wszystkich. Odwaga, przebiegłość i niewidzialna ręka zadbała, by Haman i jego koledzy zostali zniszczeni, ale nadal to dziś antysemityzm trwa. I teraz odniosę się do czego, o co chodzi z tym świętem Purim, bo święto Purim powinno być dla was dość istotne i ciekawe. Święto Purim zaczęło się teraz, to znaczy 3 dni temu było już zapowiedziane, że ono będzie i powiedzmy, ono chyba albo już się zaczęło, albo zaraz wypada. Święto Purim to jest święto, które jest poświęcone Esterze, legendarnej bohaterce pism generalnie judaistycznych, czemuś odpowiednikowi takiej jakby świętej w ich układzie, w którym to święto Purim to jest święto pewnego rodzaju dziękczynienia, natomiast samo Purim oznacza post. Jaki post? Historia Estery wygląda tak. W trakcie, kiedy Izrael był zniewolony przez Babilończyków, a dokładniej mówiąc konkretnie przez Imperium Perskie i Xerxes I miał żonę, Haman był jego głównym urzędnikiem, to był jego wezyr.
No i Xerxes, no generalnie w pewnym momencie zostało mu zasugerowane, że jego żona jest niefajna i że mają odsunąć, więc odsunął tą żonę i ma znaleźć sobie nową małżonkę lub nową oblubienicę. Więc początkowo wzrok jego padł na Esterę i ostatecznie Estera została jego nową żoną. Estera była z narodu tego, który uznaje się za wybrany. No i teraz Haman w pewnym momencie spotkał się z opiekunem Estery, który był równocześnie seniorem plemienia zniewolonego i powiedział im, że generalnie muszą się podporządkować i stosować do prawa, które Xerxes wprowadza, co oznacza, że muszą przyjmować zwierzchników. No i na to Haman, na to Mordechaj odpowiedział, że o, nie ma możliwości, ja przed tobą nie klęknę. Z sugestią, że nie klęka przed fałszywymi bogami, czy generalnie rzecz biorąc, że nie dał pokłonu. Za co Haman powiedział, no to w takim razie wyginą wszyscy ci, których prowadzisz za sobą, bo uznamy to za nieposłuszeństwo, czyli generalnie za zdradę wewnątrz państwa. Chodziło tutaj stricte o wydanie, okazanie, że tak jakby zatwierdzenie ponownie, że będziecie przestrzegać prawa wewnątrz władzy Xerxesa. Xerxes był tego nieświadomy, bo Haman odpowiadał za zarządzanie tą konkretną grupą i tą konkretną częścią państwa. No i wtedy pojawiła się Estera, która już dobry wpływ miała na Xerxesa i słuchajcie, Purim to święto, które ma uczcić fakt, że ona zaczęła pościć przez jedną noc, tak podkreślam, jedną noc pościła i mocno się modliła i wtedy wymyśliła rozwiązanie, po czym przyszła do swojego ówczesnego małżonka Xerxesa, zbliżyła się z nim, po czym powiedziała mu, wiesz, słuchaj, jest taki problem, bo masz takiego Hamana i ten Haman, on bardzo na mnie nastaje. Po czym zaczęła mu opowiadać. Haman został wezwany i był lekko zdziwiony, zobaczył królową, zobaczył Xerxesa i mówi, no okej, no wszystko spoko. No i w tym momencie Estera sugeruje, że Bóg, Haman nastaje na mnie za moje pochodzenie, ale tak naprawdę to jest nieprawda, bo jemu nie chodzi o to, on zaszantażował mnie, że jeżeli mój lud i mój przybrany ojciec Mordechaj nie klęknie przed nim, to generalnie rzecz biorąc, to on go zamorduje, a zrobił to dlatego, że mnie pożąda. Krótko mówiąc, baba zasugerowała Xerxesowi, który był jej małżonkiem, królowi, imperatorowi, że Haman, jego pracownik i jego de facto wtedy jeszcze przyjaciel, wezyr, urzędnik, którego sam wybrał, chciał ją przelecieć i generalnie wmówiła Xerxesowi, że jej czystość i jej ich małżeństwo było zagrożone, więc Xerxes, będąc w niej głęboko zakochany, postanowił stracić Hamana, więc go powiesił tego samego wieczoru, nie dając mu się wytłumaczyć, o co chodziło. Haman realizował po prostu jego prawo, kazał mu zebrać podporządkować status hołd ze strony każdego obywatela. Haman chciał to zrobić, nie zdążył odpowiedzieć. No, Estera zadbała o to, żeby wyszło na to, że on tak naprawdę chciał ją zgwałcić, a następnie zająć miejsce Xerxesa. No więc został stracony, zanim złożył jakieś wyjaśnienia. W wyniku tego jest święto Purim, w którym się dziękczyni geniuszowi oraz przebiegłości Estery i ręce boskiej, która ją poprowadziła do tych działań. Modus operandi brzmi bardzo znajomo. Nie powiecie mi, że to nie jest taka standardowa historia z ich fabuły, jak to oni rozwiązują sprawy. Natomiast to, co jest bardziej tutaj uderzające, to jest kwestia tego, że wskazania wyraźnego, że antidotum na nasze złe czasy i naprawę tych złych czasów jest postawienie świątyni przy użyciu czerwonych jałówek. Czerwone jałówki są gotowe. Do tego już przygotowali specjalną odtworzoną szatę. Ta szata jest odtworzeniem oryginalnej szaty rytualnej z czasów jeszcze niewoli babilońskiej i późniejszej po babilońskiej niewoli, czyli to jest szata rytualna kapłana, który ma wchodzić, najwyższego kapłana, który będzie wchodził do świętego świętych raz w roku i składał ofiarę. Natomiast co jest ważniejsze, to tutaj macie właśnie odniesienie. 3 godziny temu piękno jednego, dwóch i trzech świętego, świętego, świętego. Uwaga, Haszem, czyli to jest odniesienie oczywiście do
ich termin na określenie ich Boga, przemówił do Mosze mówiąc: mów do synów Izraela, a niech przyjmą dla mnie ofiarę. Od każdego, którego serce inspiruje go do hojności, przyjmij moją ofiarę i czynią mnie świątynią, a ja zamieszkam wśród nich. Dziś Haszem wciąż pragnie zamieszkać wśród swojego ludu, ale nie ma gdzie. Tutaj, w świętym mieście Jerozolimy, na szczycie wzgórza świątynnego, gdzie kiedyś stała pierwsza i druga święta świątynia. Instytut świątyni poświęca się robieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby pomóc spełnić marzenie Haszema w naszych czasach. Dołączcie do nas, abyśmy wspólnie mogli stworzyć Haszem, czyli dom modlitwy za wszystkie narody. Tutaj jest tłumaczenie automatyczne, tu powinno być dla wszystkich narodów. Pomóż nam kontynuować naszą pracę, oczywiście dam wezwanie do wspierania, natomiast później pojawiają się oczywiście ta kwestia o tym, jak się tą ofiarę składa, w jaki sposób. To są już ofiary, które się składa przygotowawczo przed samą świątynią, bo ofiary wewnątrz świątyni mają swój własny system. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy są jakieś powiązania między tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a tym, co się wydarzyło w Rosji? No, to jest ciekawa kwestia. Po pierwsze, oczywista sprawa, powiązanie Rosji z Iranem i potępienie, które już wczoraj wskazywałem, że Rosja w obrzydliwy sposób broni i wspiera Iran, bo takie są sformułowania kierowane pod adresem Rosji. Drugą kwestią, która jest w sumie równie istotna i ważna, jest wskazanie, że no generalnie rzecz biorąc, Rosjanie są jednym z krajów, który nie za bardzo zgadza się na burzenie meczetu Al-Aqsa. To też im tak nie za bardzo pasuje. Uważają, że działania w stosunku do Jerozolimy podejmowane tego, że to miasto z miasta dwóch miast ma się stać miastem, w sensie dwóch narodów ma się stać narodem jednego, miastem jednego narodu, to generalnie nie leży w większości BRICS-u. No nie dziwi mnie to, bo w BRICS-ie jest dość dużo państw muzułmańskich. No i tutaj się pojawia ostatnia i w sumie najistotniejsza kwestia, to jest to, że uwaga, te działania, które tutaj wydają wam się tylko rytualne, przeniosą się na grunt państwowy. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ja przyznam szczerze, byłem sam zaskoczony. Żołnierze... No właśnie, byłem ciekawy, czy o tym wspomnisz, bo to bardzo ciekawostka duża jest. No. Żołnierze piechoty, którzy obecnie przeprowadzają operację w Gazie, posługują się specjalnymi srebrnymi rytualnymi trąbkami, które zostały odtworzone na wzór zgodnie z przepisami Story, które to trąbki mają symbolizować, kiedy ktoś zadmie w jedną z tych trąbek, to rozpoczyna symboliczną i rytualną walkę z wrogami narodu tego. I uwaga, te trąbki zostały przekazane formalnym wojskom Izraela, które zaczęły ich używać jako formalnego sygnału bojowego. Czyli po prostu dokonują rytuału religijnego, okultystycznego przed rozpoczęciem każdej wojny, więc wracamy do twojego clou, że każda wojna obecnie jest wojną religijną. Tutaj jest dosłownie wskazanie, że oni rytualnie walczą z wrogami swojego Boga i dlatego dmą w te trąby. Poza tym zostali przygotowani już specjalni chłopcy do śpiewania psalmów, których wcześniej nie było, lewici, którzy zostali ogarnięci i stworzeni prawie że od zera, wyuczeni, wyszkoleni, wybrani, wyselekcjonowani, którzy będą śpiewać te psalmy. I uwaga, te psalmy są już śpiewane przez tą specjalną grupę lewitów z Instytutu Świątynnego na formalnych imprezach państwowych oraz na świętach. I to zarówno tych świętach religijnych, jak i świętach państwowych lewici występują oficjalnie po to, żeby mogli dzielić się ze światem i zwłaszcza z władzą swoim pięknym głosem i generalnie natchnionym śpiewem. Natomiast w drugiej kolejności dlatego, że są oni niejako gwarantem tego, że jak będą śpiewać, to sprowadzą łaskę i odtworzenie świątyni. Przygotowano już praktycznie wszystkie narzędzia i instrumenty, które są potrzebne. Z innych audycji i u mnie, i u innych komentatorów wiecie, że wszystkie klocki samej świątyni już są gotowe jako prefabrykaty, trzeba je tylko przywieźć na miejsce, więc teraz pojawia się tylko problem. Trzeba przy okazji utylizować albo inaczej ujmując, rozwiązać problem osób, które mogłyby się sprzeciwiać realizacji procesu. I teraz uwaga, to jest najważniejsze, bo tego jeszcze tutaj też nie pokazałem i nie powiedziałem.
oficjalnie powiedziano w ostatnich tygodniach i komentatorzy związani z gabinetem, znaczy komentatorzy, ludzie bezpośrednio powiązani z rządem Izraela powiedzieli wprost, że ich obecnym celem jest realizacja i przygotowanie świąt oczyszczenia, w wyniku którego będzie można w należyty sposób nareszcie odtworzyć święte świętych. Co to oznacza? Oni wprost powiedzieli, że działania przeciwko Palestyńczykom, że wojna przeciwko Hamasowi to jest wojna przeciwko wrogom odtworzenia świątyni i co ważniejsze, kolejne kroki zostaną podjęte, czyli chodzi o wskazanie, że kolejny wróg, ten, który ma być mocodawcą i Hamasu, i Hezbollahu, choć jak ktoś dobrze wie, to wie, że to są dwie różne organizacje i one mają różne zaplecza i dość mocno konkurują. Niemniej mocodawca Hezbollahu, który już też był ostro zaczepiany, czyli Iran, zostanie następnie blisko przytulony, tak to ujmijmy. Śledzę czat. Właśnie tak myślę, w którym kierunku teraz pójść, bo wiesz, skojarzyło mi się to z tym wszystkim, co dzieje się, bo mówisz o utylizacji przeszkadzających w realizacji planu na Bliskim Wschodzie. No, tą samą sytuację utylizacyjną mamy w tym momencie w krainie U, nie? Że już chyba grubo ponad milion zdolnych do noszenia broni patriotów krainy U poszło do okopów i już z nich nie wróciło, no bo z tym samym sprząta się potencjalnych partyzantów, którzy mogliby przeszkodzić w realizacji planu związanych z tą ziemią. Ciekawe to też jest w kontekście, no tu akurat wyjdę z mojej specjalizacji, z racji miejsca zamieszkania, czyli w Zjednoczonym Królestwie, jak ja to często mówię, w Zjednoczonym Królestwie, nam się pięknie tutaj tasuje. Dzisiaj podali już mocne informacje kolejne o tym, że William w zasadzie oficjalnie przejmuje już obowiązki króla. Przypuszczam, no mówiłem to już od dawna, że Karol raczej nie wróci do na stołek. A biorąc pod uwagę szeptane informacje na mieście przez szczury i wiewiórki parkowe o tym, że być może William jest tak naprawdę nie synem Karola, a synem Jacoba Rothschilda, który zmarł niedawno. Przejął po nim schedę, a że Rothschild wiadomo, że wpisuje się w kwestie Rzymian na Bliskim Wschodzie bardzo mocno i realizację ich planów, to istnieje taka teoria, że William będzie tym brytyjskim antychrystem. Nie wiem, czy słyszałeś. O, takie wersje o tym, że on jest, nie słyszałem, natomiast słyszałem bardzo ciekawą tezę, która się pojawiła w tym tygodniu, mocno dyskutowaną, o pochodzeniu Williama. No. Mianowicie dość mocną sugestię o tym, a czy już pomijając, że dynastia Windsorów, to wiecie, jakiej jest prenominencji. Mm-hmm. Tutaj możesz Koburgów ty przywołać Michaelu. Natomiast mnie bardziej zainteresowało to, że jak ładnie zwracałeś uwagę, były jak pan sobie z czerwoną tarczą sobie zszedł z tego świata, to z dziwnym trafem jakoś się pokazały symbole, jakby członek rodziny królewskiej zaliczył. Tak, ja o tym mówiłem u siebie. Tak, mówiłem u siebie na vlogu w tamtym momencie, bo to było dosyć dziwne. Król Karol był w szpitalu, na jakimś przeglądzie swoim tam zdrowotnym, natomiast była jakaś ważna uroczystość dotycząca obowiązków królewskich i w tym dniu, czy w dzień po ogłoszeniu śmierci, nie, w tym dniu, w którym ogłoszono śmierć Jacoba Rothschilda, William z nagłych powodów odwołał wszystkie swoje obowiązki tego dnia, podając, że z istotnych powodów osobistych. I tego samego dnia przejechała kawalkada jeźdźców z trzema jeźdźcami na czele przez ulicę Londynu, z których wieziono, ja nie pamiętam dokładnie, co to były za artefakty, ale były to artefakty, włócznia zdaje się, coś tam jeszcze, jakiś but, nie pamiętam, i sztandar, ale to były artefakty historycznie oznaczające, że umarł członek rodziny królewskiej wysokiego szczebla. No, mnie bardziej zainteresowało to, co się pojawiło w spekulacjach w mediach brytyjskich, nie tylko w mediach brytyjskich, generalnie bardzo mocno zaczęto dyskutować, że William to tak nigdy jakoś, że nawet do Karola nie za bardzo podobny. Tak, on był swojego czasu bardzo jako młody, ale słuchajcie,
Pamiętajmy o tym, że oni mogli być podmieniani, no, bo zgadza oni się. Tak jakby znikał na jakiś czas, jeden, drugi, trzeci i to wtedy się rozmywało w naszej pamięci, jak oni tak naprawdę wyglądali. Tak. I William przez cały okres dziecięcy i młodzieńczy był łudząco podobny jak brat bliźniak do swojej matki księżnej Diany. Tak, bardzo podobny do Harry'ego. Po czym nagle... Jego młodszy brat Harry nigdy był, tak naprawdę młodszy brat Harry właściwie był podobny do nikogo. On przez jakiś czas młodości był podobny trochę do matki, natomiast ani jeden, ani drugi syn nigdy nie był podobny do Karola. Tak, ale pamiętam jeszcze jedną rzecz, że była kwestia taka, i to dokładnie pamiętam, że po pierwsze były mocno kontrowersje co do tego, że czy Karol jest płodny, to pamiętam, że były kontrowersje jeszcze zadajane. Drugą kwestią, która mnie wtedy interesowała, to to, że Harry jest prawdopodobnie z jakiegoś tam romansiku, to było dość głośne. Natomiast sam to podobieństwo między Harrym a jego bratem Williamem wydawało się wtedy oczywiste. Do wieku nastoletniego, mniej więcej jeden miał 14, a drugi 12 lat, coś takiego. Pamiętam, że jako nastolatki nagle się chłopaki pokłóciły, a później jak już wróciły na zdjęcia, to byli zupełnie różni. Jeden właśnie taka jakaś podłużna, pociągła twarz, już się wyraźnie różnili i kompletnie nie chcieli ze sobą gadać. Mocno mi to dawało do głowy, bo wcześniej byli nierozłączni, a tutaj nagle z Harry'ego zaczęto robić wielkiego, przepraszam za określenie, ale wała, ze względu na to, że nie chce gadać ze swoim wspaniałym, wybranym bratem Williamem, pewnie dlatego, że zazdrości mu, że nie będzie królem albo coś w tym stylu. No generalna bzdura. Jakby o takie rzeczy mieli się za przeproszeniem kłócić. Harry i tak wiedział, że jest ustawiony do końca życia. Wyobraźcie sobie, że nie każdy w życiu chce być królem. No właśnie. Harry chyba należał do ludzi, którzy nie do końca chcieli. Więc potem są te słynne jego hulanki, balangi i tak dalej. Już nie wnikam w to, czy później był jeszcze inny ten William, ale ostatnio zostawiono zdjęcie zmarłego pana z czerwonej tarczy. Tak. Z zdjęciem Williama i zaczęto tam nawet wykorzystano AI współcześnie z porównawczo, jak wygląda twarzyczka Williama i tamtego, i nagle się pojawiła taka wątpliwość, kurczę, do chłopaki strasznie z twarzy podobni. To nie była wątpliwość, bo to niektóre media niepokorne w Wielkiej Brytanii, czyli te, które nie mają podpisanej umowy z Pałacem Buckingham na mówienie prawdy, my się śmiejemy, na mówienie prawdy, czyli prawda według Pałacu Buckingham, to jest jedyna słuszna prawda. Są takie media, które nie mają takiej umowy i nie są zobowiązane przestrzegać tego i sobie pozwalają na artykuły czy na reportaże właśnie w tym stylu i właśnie oni mówili, że to nie, że troszkę podobni, że oni wyglądają jak ojciec z synem. Więc i to nie jest kwestia tego, że Diana się przespała z panem Rothschildem i ma z nim dziecko, bo wcale nie musiała nawet go urodzić. Tamtego urodzonego Williama może już dawno nie być, został podmieniony w międzyczasie na swoją wersję lepszą w postaci syna pana Rothschilda, może tak być. Ale to się przede wszystkim, drogi Mefkorkus, bardzo ładnie spina klamrą logiczną. Jak się popatrzy tak holistycznie na przebieg, na ten czas wydarzeń, na przykład w których momentach życia znikali ze sceny medialnej poszczególni członkowie rodu. Na tyle długo, żeby potem jak wrócili, żeby mało kto się zorientował, że oni są inni. Nie? Zwykle to były tak długie przedziały czasu, przynajmniej kilkuletnie, w których mieliśmy najpierw zdjęcie dzieciaczka, a potem mamy zdjęcie już nastolatka. Potem mamy nastolatka i dorosłego młodego mężczyzny, który tak nie bardzo podoba. Przyznam szczerze, William mi kompletnie nie wygląda do Williama z dzieciństwa, natomiast zawsze uznawałem, że dobra, po prostu ma takie geny, że będzie brzydki. Ojciec jest brzydki, on też będzie brzydki. Natomiast jak wjeżdżać mu te epickie zakola i został lordem zakolakiem, to wtedy muszę powiedzieć, że natychmiastowo przyszło mi do głowy, że on już nawet do Karola nie jest podobny, bo Karol ma bujną, radosną grzywę i wtedy sobie przypomniałem o tych dyskusjach na temat domniemanej bezpłodności Karola, co też jest dość ciekawe, bo zauważcie, że on tą kochanicę swoją, z którą jest obecnie jego żoną, to on miał już za Diany. Więc jeżeli oni się wtedy tentegez, to zastanawiającym by było, że do tej pory nie pojawiły się żadne owoce tego związku, tak? Ty wiesz, tu wchodzi jeszcze jedna teza, a mianowicie taka, że do swojego czasu huczało też w prasie brytyjskiej w latach 70., przełom 80., stąd też taka pospieszna decyzja królowej o ślubie Karola z Dianą
później tam w 84 czy 5 roku oni ten ślub brali, ponieważ krążyło, że następca tronu, książę Karol, jest zdeklarowanym homoseksualistą. Elu, bo teraz jesteśmy w dziale ploteczki brytyjskie. Przeszliśmy przez gazetę, przerzuciliśmy tam, najpierw były wydarzenia z pierwszej strony, czyli najpierw byliśmy na stronie Rosji. Potem przerzuciliśmy do środka to, co było przykryte z pierwszą stroną, były przykryte inne ważne sprawy, świat. Potem poszliśmy do działu Mefkor o religiach i jak przeszliśmy przez to, to dotarliśmy do pudelka. Jesteśmy właśnie na ploteczkach. Tak, a co, ale Elena nam przysnęła, czy co, Bodrze, tak tłumaczysz? Chyba się przysnęła, kobicie. Nie, no, jakie ploty wjechały? No, jakie ploty? No wjechały ploty, no i my lubimy plotki na Wyspach Brytyjskich. I słuchajcie, i krążyło, zresztą do dzisiaj krąży, że książę Karol i obecny król to właśnie zdeklarowany homoseksualista, a dlaczego wybrał za żonę sobie Camille Parker-Bowles, obecnie królową Camille? Ponieważ jest ona jego pierwszą powiernicą jego problemów i największą życiową przyjaciółką od wczesnych lat młodości. Każdy gej wie, że każdy gej ma przynajmniej jedną taką przyjaciółkę i to jest ta kobieta, którą pomimo, że jest gejem, chętnie pojąłby za żonę, bo ona go rozumie i nie będzie go chciała w łóżku. I tutaj właśnie taka teza krąży, że... no właśnie. I to się znowu się klamrą spina, nie? No i co ciekawe, no, to znowu wchodzi kwestia, że to nie wyklucza tego tutaj powiedzianego, że oni mają... To też się mogło wydarzyć, dlatego że nawet jeżeli byłby rzeczywiście gejem, no to by nie przeszkadzało posiadaniu dziecka, bo to nie jest żadna tajemnica, że wielu gejów ma rodziny i ma dzieci. Ale zobaczcie jedną rzecz, co zostało w międzyczasie złamane z całej etykiety. Królowa Elżbieta II była ogromną i była z tego znana i za to ceniona, ogromną strażniczką konserwatywnej etykiety, praw i tych rozporządzeń i ustaw, które rządzą rodziną królewską od setek lat. I dzięki temu została właśnie królową, ponieważ jej wuj, brat jej ojca, musiał abdykować, ponieważ zdecydował się na rozwód i ponowny ożenek, więc nie mógł zostać według prawa królem, bo król nie może być rozwodnikiem. Dlatego jej ojciec został królem, umarł, a i ona została królową. I co, jej syn dostał tron, wszedł na tron jako następca, będąc rozwodnikiem. Dlatego teraz tak dużo się spekuluje o tym, że William prawdopodobnie pozbył się Kate, ponieważ albo chce się z nią rozwieść, albo jej w żonobijce udzielił lekcji i ona leży tam w szpitalu albo już nie żywa, bo chce się ożenić z inną kobietą, z jakąś kobietą, która była jego kochanką przez wiele lat. Żeby być rytualnie rozwodnikiem, tak? No nie, że może sobie na to pozwolić, bo precedens już poszedł. Jego ojciec jest rozwodnikiem. Ja wiem, ja tutaj zażartowałem trochę z tym rytualnym rozwodnictwem. Natomiast bo ja się strasznie tym poważnie, ekscytuję, więc nie załapałem żartu. No, ja powiem tak, przeszłem przez głowę złożenie po prostu krok po kroku ofiar z członków rodziny. Na zasadzie Diana jako ofiara w oczywisty sposób. Później potencjalnie dzieci lub dziecko. I teraz analogicznie, bo tutaj jedna rzecz, której ja nie rozumiem, a która jest w pewnym stopniu pomijana w tym całym kontekście, bo wszyscy się podnieśli Kate, nie? Że Kate. Ale Kate jest jednym wielkim odwracaczem uwagi mojej. Tak, a nikt nie mówi o dzieciach. Przecież znikła też trójka dzieciaków. W przypadku bierca tronu. Tak. I to jest moim zdaniem bardziej zastanawiające, no bo ja rozumiem, że te dzieci staje się niewygodne i przyznam uczciwie, nawet już bardziej ploteczkowa wersja z rozwodem, że matka bierze dzieci, mi podchodziła na zasadzie, no i to jak oni rozwiążą kwestię ewentualnego spadkobiercy tronu, nie? Natomiast no. Jak się wyeliminuje i matkę i dzieci, to no, z rytualnego jest to jak najbardziej również bardzo atrakcyjne. Pierwsza żona, pierwsze dziecko, czyli pierwo, no. Przy czarnej magii to jest bardzo, znaczy ja wiem, że ludzie mówią, że nie ma czarnej i białej magii, to tak samo jak są niezorientowani, że jest praworządna i chaotyczna magia, że to są tak jakby dwie inne metodyki, tak jakby troszkę inne systemy, choć magia ogółem działa całkowicie, w sensie jest ogólnie
pojęcie takie jak magia. Natomiast no, w niedługim czasie popełnię wam taki ładny materiał, bo przygotowuję go w tej chwili od strony merytorycznej, już przygotowałem, robię sobie punkty i chcę troszeczkę wizualnie go przygotować. Zrobię wam nagranie, w którym wam wytłumaczę, jaka jest różnica z widzeniem świata. Że to nie jest tak, że rzeczy, o których opowiadam u siebie na kanale, one nie istnieją, tylko dlaczego część z nas tego nie widzi, jak to działa. To będę o tym, mam dla was taką audycję, dlatego że wyszły na badania, uwaga, naukowe, które pokazują, że rzeczy, o których prawie u siebie na kanale, to są, czyli te rzeczy ezoteryczne, to one nie są tak oderwane z choinki. Ale to tak oddzielnie będziemy. Natomiast tutaj, wracając jeszcze na chwilę do tej rodziny królewskiej, zadyma w pałacu Buckingham jest bardzo dobrym odciągaczem uwagi. To bez dwóch zdań. Oczywiście. Bo chciałem tylko to określić. No. Jest tu też ważna rola Wielkiej Brytanii w wielkiej grze na wielkiej szachownicy. Tak? O tym właśnie chciałem podać, bo wiele ludzi mnie pyta, ale dlaczego akurat wszystko kręci się tak mocno wokół tej rodziny brytyjskiej, królewskiej? Jaki jest sens tego, żeby to tak ukrywać? Na przykład, jaki jest sens ukrywania faktu, że Kate może już nie żyć, bo na przykład umarła albo coś tam się jej stało? Ale tu chodzi o tą wielką rozgrywkę tego, że Londyn jest jednym z trzech miejsc na Ziemi, które łączą się w piękny trójkąt, który rządzi światem, a mianowicie Watykan, Waszyngton i City of London. I ten, kto panuje. Dałeś się zwieść, muszę ci to jedną rzecz podpowiedzieć. Tak? No czyli wiesz, ja teraz mówię to, co ja. Czekaj, ja no. Teraz mówię to, co tutaj, że tak powiem, ze sfery brytyjskiej wiemy. Aha, okay. Ten, kto rządzi Londyny, w Londynie, zasiada na tronie, jest osobą, która nie do końca ma władzę nad City of London, ale jest z nią bardzo mocno powiązany. Tak. I to, kto siedzi na tym tronie, jest bardzo ważne dla tych, którzy siedzą w City of London, bo trzeba wiedzieć, że City of London, ten mały skrawek w samym centrum Londynu, jak zwiedzacie Londyn, to zobaczycie nawet to, że mają inne tabliczki z nazwami, inną grafikę tabliczek z nazwą ulicy, bo to jest odrębne państwo. To jest tak jak Watykan w Rzymie i District Columbia w Waszyngtonie. To jest to. Tak, tak, tak. To są te małe państewka. A czym się dałem zwieść? Może jestem ciekawy. Tym się daje zwieść, że nie do końca jest tak, że Watykan jest tak jakby władzą nadrzędną czy ośrodkiem władzy, jest narzędziem władzy. Mhm. To znaczy Watykan jest sprawowany i wykorzystywany jako głowa po starym państwie kościelnym przez pewną grupę, natomiast sam sobie musisz go traktować bardziej jak zasób na zasadzie jak kopalnia złota, o coś ten deseń, w tym wypadku zasób polityczno-historyczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest jeszcze kwestia, jakby to ująć, kwestia kultu specjalnego, który się kryje za Watykanem, ale o tym już bardziej u mnie na przyszłych audycjach, żeby tutaj nie wciągać i nie rozwijać kolejnego tematu. Niemniej, oczywiście, to też jest związane z Bliskim Wschodem, bo jak wam wspomniałem i mówiłem wcześniej, wszystkie te rzeczy niestety w mniejszym lub większym stopniu dążą do pewnej kulminacji. I ta kulminacja musi się wydarzyć w określonych w określonych okienkach czasowych. Nie wszystkie z tych okienek są dla nas jasne, natomiast widać, że niektóre z tych okienek, niektórzy dążą bardzo mocno do zrealizowania swoich okienek. I teraz ważną rzecz, którą chcę wam podkreślić. Pamiętajcie o tym, że my dzisiaj podkreśliliśmy, że ten Bóg, którego oni chcą sobie w świątyni czcić, w tej świątyni jerozolimskiej, którą chcą odbudować w trzeciej świątyni, to nie jest nasz Bóg. W rozumieniu takim, że i to mówię zarówno z perspektywy dla chrześcijan, którzy tutaj mogą słuchać, to nie jest Bóg chrześcijański, broń Boże, se nie dajcie tego wmówić, czy brońcie bogowie dla tych, którzy w szerszym perspektywie patrzą, w tym rozumieniu, że dla chrześcijan to ten pseudobogu z tej trzeciej świątyni jest, mówiąc, antychrystem. Jeżeli spojrzycie na tą klasyczną chrześcijańską tradycję, to jest ten fałszywy, objawiony, fałszywy Bóg, to jest antychryst, wróg Chrystusa. To jest tyle, jeżeli dla chrześcijan. Uwaga, co żeby było śmieszniej, w tej kwestii islam jest zgodny, bo dla islamu to też jest ten sam wróg, tylko pod innymi ksywami. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, to będzie chyba rzucać się na Goga i Magoga.
Chyba do nich się to będzie odnosić przede wszystkim. Natomiast ogólny wydźwięk jest mniej więcej ten sam, czyli też fałszywy pseudobóg, który wprowadzi czasy terroru. Wiele osób twierdzi, że czasy terroru trwają już teraz. Jak się przyjrzeć wydarzeniom, które się dzieją na świecie, to nie jest to wcale odsunięte od prawdy. No i teraz tak, jeżeli dzisiejszą robimy prasówkę i w tej prasówce tak przeglądamy sobie informacje z zeszłego tygodnia albo poprzednich tygodni i nagle tyle elementów się składa w jeden kierunek, to nie jest tak, że ta audycja miała mieć taki charakter. Ona wyszła taka... Nie, ona była absolutnie spontaniczna. Naprawdę, my zmieniliśmy temat audycji chyba przed godzinę przed rozpoczęciem. To była decyzja o tym, że nie robimy Eurowizji, tylko robimy prasówkę. I każdy mówi to, co wie. No i tak jakoś niesamowicie wszystko się zbiegło, że znowu nas kieruje, tak naprawdę nie tyle kieruje, to podpowiada nam, co się będzie działo w najbliższych dniach, tygodniach kwietniowych. Także tak, biorąc pod uwagę dzisiejsze zaćmienie Księżyca o 8 rano, to, że będzie zaćmienie Słońca 8 kwietnia, to, że w 8 kwietnia związane jest też zupełnie inne wydarzenie, bardziej ezoteryczne, to, że żydowskie święta Pesach w tym roku wybitnie się nie pokrywają z Wielkanocą, to jest jedna rzecz, ale one są dosyć późno, bo pod koniec kwietnia. No i też, że teraz ten Purim tak wypadł ciekawie, bo oni mają ruchome święta, ale wydaje mi się, że ta ruchomość ich świąt jest jakby naginana do tego, co potrzebują. Nie tak, to jest aktualnie potrzebne. Tak mi się też wydaje. Jeśli chodzi o matematykę, zdaje się, że tam chyba nie do końca ona działa, ale ona może się odnosić też dalej do systemu 360, a nie 365. Natomiast tak, Agnesa mnie zapytała, skąd tego, czy są jakieś książki. Tutaj akurat dzisiaj źródełka wszystkie widzieliście. Po pierwsze wszystkie gazetki, które poszły w ruch, czy źródła takie powiedzmy elektroniczne. Widzieliście też, że w dużym stopniu odnosiliśmy się czysto do fragmentów wywodzących się z strony Temple Institute, czyli informacji, które mi dają od źródła. Natomiast no... Do reszty to odsyłam mu u siebie na kanale. Staram się zazwyczaj wskazywać mniej więcej, gdzie trzeba szukać. No i teraz jeszcze pytanie, które informacje, bo dużo ich było dzisiaj powiedziane, Agnesa, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy w którą książkę cię wskazać. Zresztą przyznam uczciwie, że nie jestem osobą, która lata z bibliografią w kieszeni. Owszem, czasami na niektóre rzeczy jestem w stanie pokazać czy wskazać kilo bibliografii, ale nie wszędzie. Jednak większość rzeczy idzie nam z głowy, no w sumie lata studiów robią swoje, nie? No, przede wszystkim jak krzyżujesz umiejętności z trzech czy czterech dziedzin, no właśnie. Czyli robisz interdyscyplinarkę, to nie jest tak, że nagle, no może tak, jestem tak czy też czasami się zastanawiam, że my nauczyliśmy się w taki głupi sposób zmuszać, ograniczać sami siebie do naszą zdolność, czy za przeproszenie swobodę intelektualną do przypisów. Zauważyłem, że w tą pułapkę wpędziły się nawet osoby, które bardzo szanuję w rozumieniu takim, że czasami to są świetni fachowcy, którzy nagle stwierdzają, no i taki, i tutaj taka, albo nawet takie osoby poznane, uznane nie, powiedzmy w tej strefie alternatywnej, które mówią, no i mam tą książkę i tam nie ma żadnych przypisów, tak sobie myślę, no i stary, to ma być jedyny powód dyskwalifikujący. Jak napiszesz pierwszą książkę, o przykładowo, takie, dam przykład Zimbardo albo chociażby Habermas, jak piszą pierwszą książkę, to do czego nie mają zrobić przypisy? O, albo taki Campbell czy Freud, przypisy do kogo robił? Ja też nie miałem w swojej pracy magisterskiej przypisów za bardzo w sumie. Znalazłem na prośbę mojego promotora 4, żeby to jakoś wyglądało, bo miałem pracę autorską i z mojej pracy magisterskiej rozwinęły się inne prace magisterskie, bo byłem pierwszą osobą na naszym wydziale, która pisała taki temat, jaki ja pisałem. To na to Agnesa jest łatwo odpowiedzieć. Tutaj po pierwsze spora część bibliografii to teologia, szeroko pojęta teologia i myślę, że na Kulu znajdziesz nie jedną pozycję. Natomiast jeżeli już tak bardziej konkretnie, no to trzeba by przejść przez gnozę. Dużo osób musi się zetknąć z ogólnymi informacjami wywodzącymi się z gnozy, żeby zrozumieć, czy jaki jest problem starotestamentowy i nowotestamentowy, a najprościej to zrozumieć na przykładzie Katarów. Jak poczytacie sobie o Katarach, poszukać sobie Katarzy, to wam wyjdzie hasło herezja chrześcijańska, ale poczytajcie sobie, co powiedzieli Katarzy i sprawdźcie, to najważniejsza informacja, czy obalono którykolwiek z argumentów Katarów.
A jak przeczytacie, co jest powiedziane, co mówili Katarzy i dlaczego zostali zlikwidowani, jakbyście chcieli, to wam zrobię krótką audycję o tym kiedyś, to będziecie bardzo szybko wiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, Katarów zlikwidowano, bo mieli pieniądze, tak? To podstawowa kwestia. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę związaną z szeroko pojętą gnozą, jak zestawicie sobie wiedzę z gnozy z Nowym i Starym Testamentem, to wam się odpowiedzi same pojawią. Zwłaszcza, że no powiedzmy sobie uczciwie, Jezus, kiedy mówi o swoim Ojcu, to mówi o Ojcu i mówi bardzo wyraźnie rzeczy, które są niezgodne z tradycjami, które były przekazywane wówczas w Izraelu. Nie bez powodu faryzeusze, czyli uczeni w piśmie, mieli do niego duży problem. Tak. To tak na marginesie, natomiast trzeba sobie ładnie, moi kochani, czytać. W rozumieniu trzeba czytać ze zrozumieniem. Nas wpędzono niestety, i to też muszę przyznać, nas wpędzono troszeczkę w efekty konklawy ruchów chrześcijańskich, które jest bardzo mocno pod wpływem mimo wszystko protestantyzmu, w którym święci przekonanie, że trzeba czytać pismo dosłownie, czy nie wnikając w to, skąd i w jakim wydaniu jest dany Stary Testament. Stary Testament w Polsce, chcę powiedzieć, tylko i wyłącznie do tej pory samego tego bardziej znanego wydania było chyba 26 edycji. Same gdańskie miało co najmniej kilkanaście. Generalnie jest tak, że ja powiedzmy patrzę na religię z perspektywy wyznawcy, bo ty patrzysz z perspektywy też pewnie wyznawcy, ale też bardziej naukowej, bo to przecież twoja dziedzina. Natomiast ja zauważyłem, że jeżeli miałbym patrzeć w ogóle na chrześcijaństwo w dzisiejszym wydaniu, to najbardziej chyba takie bliskie, według mnie, mogę się mylić, ale ja to tak czuję, najbardziej bliskie prawdziwemu chrześcijaństwu, z którego ono się tak naprawdę wywodzi, to jest chrześcijaństwo ortodoksyjne. To są potomkowie Kościoła bizantyjskiego, to jest chrześcijaństwo wschodnie. To jest jedyne prawdziwe takie, w sensie, jeżeli mam wskazywać takie najbardziej chrześcijańskie chrześcijaństwo w oryginale, to tylko i wyłącznie w ramach prawosławia starocerkiewni. To będzie najbliżej, co można wskazać do prawdziwego chrześcijaństwa. Tego takiego niezmodyfikowanego, niepokręconego i tak dalej, które będzie bliskie oryginałowi i które też skupia się głównie na przekazach Nowego Testamentu i tego typu rzeczach. I nie jest ofiarą soboru. I nie jest ofiarą soboru. To oddzielna sprawa, tak. No, ale też popatrzmy sobie na kształt świątyń, że religie ortodoksyjne, chrześcijaństwo ortodoksyjne, świątynie są okrągłe. To bardzo dużo mówi o duchowości i tego, o spojrzeniu od strony duchowej. Zgadza się. Tutaj architektura. A może zostawmy tą pogadankę na później. Pyknęły nam zdrowie 2 godziny, więc ja bym naszą pogadankę, naszą prasówkę na dzisiaj już zamknął. Zdecydowanie. Polecamy się gorąco, moi drodzy, jeśli chodzi o tematy dzisiaj poruszone. Do Mewkora uderzajcie w te tematy, które on wymienił, że może zrobić dodatkowe audycje. Do mnie uderzajcie w tematy, które około wątkowe. Też zrobię dodatkowe audycje, między innymi o rodzinie królewskiej, to na pewno. Jutro zapraszam na ploteczki poranne, na rozruch dnia do mnie na kanał. W środę zapraszam, ponieważ dzisiaj to Mewkor jest u mnie gościem, w środę zapraszam na kanał do Mewkora, gdzie to ja będę gościem, będziemy omawiali prawdopodobnie Eurowizję, bo ty tam masz przygotowany jakiś taki fajny, żeby nie było nudno, bo chcieliśmy tylko dokończyć, że my nie chcieliśmy robić kolejnych nagrań, które już były omawiane, bo ktoś to skopiował, tylko coś nowego, żeby było. A tak w ogóle to proszę się nie bać i nie martwić, wszystko będzie dobrze 8 kwietnia, bo ktoś tam rzucił, że 20 kwietnia urodziny ma niezrealizowany akwarelista, a 21 kwietnia jest rocznica urodzin królowej Elżbiety, także tu różne rocznice w tym miesiącu będą, ale ja bym się skupił na tych datach typu 8 kwiecień, zwłaszcza, że dziwnie w tym roku akurat 8 kwietnia jest pierwszy dzień po Ramadanie, 7 kwietnia kończy się Ramadan, jest ostatni dzień Ramadanu. Też ciekawe. No dużo rzeczy. A Ramadan też jest świętem. Zauważ, że nawet charakterystyczną rzeczą, na którą może mało osób zwróciło uwagę, że w tym roku mamy rok przestępny. To też. No właśnie. To też jest bardzo specyficzne, jeżeli rozpatrzymy ten jako znowu numerologia, cyferki. Jak pamiętacie, ja nie jestem specjalistą od numerologii, są lepsi zdecydowanie w tych dziedzinach ode mnie. Natomiast no, zwracam uwagę czasami na jakieś nietypowe układy i
No to jest taka kolejna... Jest też potem od numerologii, aczkolwiek znam się na niej, bo z uwagi na to, że chociażby ktoś do mnie z rodziny numerologią się zajmuje latami już, ale warto tą wiedzę posiadać taką, że ja to mówię, że każdy z nas ma specjalizację, ale też o te specjalizacje są uzupełniane o przynajmniej podstawy poszczególnych dziedzin, nie? Muszą być podstawy, wtedy bardzo łatwo jest nam łączyć różnego rodzaju elementy i jeżeli dołączę jakiś element chociażby z religioznawczy, to albo dopytam u Mefkora, który jest specem, albo sobie doczytam, jeżeli nie wiem, nie? Natomiast wiem same posiadanie podstaw, bo to mówię dla tych, którzy chcą zgłębiać wszystko bardziej na świecie, posiadanie podstaw z różnych dziedzin jest podstawą. To jest podstawa, żeby być takim erudytą, jeśli chodzi o wiedzę. I to z różnych dziedzin, nawet z matematyki, moi drodzy, trzeba trochę. No? No. Halo? No, no, a zamyśliłeś się. Zmartwiłem się trochę, zasłuchałem. Zgadzam się z twoją tezą co do tego, że trzeba niestety, ale rozwijać się tak dość przekrojowo, nie tylko w jednej dziedzinie. Patrzę, że niektórzy tam podchwycili gnoza, wiedza, natomiast pamiętajcie, że sama gnoza to jeszcze płytko. To nie chodzi tylko i wyłącznie o tym, żeby przeklepywać gnozę, bo gnoza jest też mocno manipulowana, zwłaszcza w ramach New Age'u. Także do gnozy też trzeba odpowiednio podejść, trzeba wyciągnąć z niej clue, to jest ważne. I przez to clue można spojrzeć na każdą praktycznie, w sensie przez clue z gnozy można spojrzeć na to, jak bardzo ona się zgadza z innymi religiami, że te religie jednak mają pewne elementy zazębiające się i spojrzeć na to, że gnoza jakoś tak dziwnym trafem wcale nie wyklucza się z chrześcijaństwem, wbrew temu, co się powszechnie mówi. I to tyle, jeżeli chodzi o te kwestie gnostyckie. Natomiast no tak, no w sumie tyle. Nie mam chyba więcej nic do dodania. O, 747, zobacz, jak ładna nam się liczba. 747 mamy, tak, mamy ładną cyfrę. Ja chciałem powiedzieć, że w połowie naszej audycji mieliśmy 666, ale to liczba człowieka jest, tak, że nie straszymy tu demonami, absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Tak, zdecydowanie. Kochani, polecamy się gorąco, polecamy postawić nam kawę, linka znajdziecie pod spodem, polecamy się w środę u Mefkora na zajęciach, będą kolejne z Eurowizji, będzie fajna analiza. Jeżeli chcecie być powiadomieni o tym, to musicie kliknąć w link do kanału Mefkora i tam zasubskrybować, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy będzie zin od YouTube'a, że audycja będzie i o której. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję tobie, Mefkor, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim naszym słuchaczom. Życzę wam udanego poniedziałku i reszty tygodnia, jeśli nie będziemy się słyszeli. A ja tak mówię, jutro rano zapraszam na śniadanie ze mną, jak zwykle na kanale Jakubowski 76 między 9 a 12. Dokładnie, żeby wiedzieć, też należy zasubskrybować mój kanał. To co, dobranoc, Mefkor, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Majko, za zaproszenie. Dziękuję słuchaczom za nadstawienie ucha i do kolejnego spotkania. Miłego wieczoru wam życzymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, buziaczki. Mua.